Czołem. Witamy w The Human Story podcaście o ludziach, ich inspiracjach i motywacjach. My dzisiaj czujemy się zmotywowani, żeby rozmawiać o czasach przeszłych, które mają swój odźwięk w dzisiejszych czasach. O globalizacji, która już miała miejsce, a nasza jest tylko jakąś kolejną jej iteracją, a osobą, która ze mną o tym porozmawia, jest człowiek, który trzyma w ręku właśnie małe maszyny czasu, fragmenty skorup, broni, posążki pochodzące z dawnych dziejów, z zamierzchłych lat. Jest to dr Marek Woźniak z Instytutu Kultury Średziem Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk. Człowiek, który zmierzył świat wzdłuż i wszerz był na Cyprze, był w Egipcie, Sudanie, Turkmenistanie i wszędzie tam, Stykał się z pozostałościami historii, którymi żyli nasi zamieszki czytkowie. Czołem i witaj, Marku. Witam wszystkich, dzień dobry. To jak to było z tą globalizacją? Dlaczego żyjemy w globalizacji wol e, 2 i dlaczego nie jest aż tak bardzo cool, jak nam się wydaje? O, może nawet więcej niż dwa. Yy... Nam się wydaje, że nasza globalizacja, która objęła teraz cały świat, to jest zjawiskiem unikalnym i charakterystycznym tylko dla dzisiejszych czasów. Ale tak naprawdę, no powiedzmy w tych czasach rzymskich, znaczy, mówi się o grecko-rzymskich, tak naprawdę to okres helenistyczny, czyli ten grecki z, tych, z, tej, z tego zlepku poprzedza trochę czasy rzymskie, był bardziej podobny do dzisiejszych czasów niż no, na przykład średniowiecze, które jest o wiele późniejsze, więc teoretycznie powinno być nam ze wszystkim bliższe. Wiedza o świecie, pojęcie o świecie, w tamtych czasach było o wiele większe niż no jeszcze w średniowieczu, chociaż średniowiecze tak naprawdę no nie było aż tak ciemnymi wiekami, jak nam się wydaje. Czerpało bardzo dużo z tej wiedzy starożytnej, która została w źródłach pisanych przede wszystkim. Paradoksalnie, my, chociaż mamy dobrze przebadane te źródła pisane, mamy dostęp do znacznie mniejszej ilości źródeł pisanych niż ludzie średniowiecza, więc jeśli czerpali wiedzę z tych starożytnych zapisków, mieli ich znacznie więcej niż my ich mamy. Czyli mówisz, że już w starożytności słowo pisane było wystarczająco potężnym medium, oj, oj, żeby tak. tworzyć oj, tak. jakąś świadomość tego, jak wygląda znany świat i co leży nie tylko poza moim miastem, miasteczkiem czy wioską, ale i poza horyzontem. Oczywiście i to nie, nie były to dzieła, powiedzmy, z, przygotowywane przez odpowiedników dzisiejszych naukowców, badaczy dla najwyższych klasów przywilejowanych. Istnieją tak, tak zwane periploi, które były pisane przez żeglarzy, kupców, dla żeglarzy i kupców. To takie pascale. Coś, coś w tym stylu. To jest rodzaj przewodnika handlowego, kupieckiego, żeglarskiego na często bardzo odległe obszary. Były wyspecjalizowane, były pisane na konkretne trasy albo regiony świata i opisywały z wielkimi detalami, na przykład sposób żeglugi do danego portu, jego wygląd, jego władze. No, trzeba było wiedzieć, komu zapłacić podatek na przykład w danym porcie, towary, które można było tam kupić. I taki, taki peripnos poruszał się od portu do portu, opisywał trasę od portu do portu, do, do danego punktu docelowego. Jak no. daleko sięgał? Załóżmy, że jestem takim sobie kupcem, żeglarzem z, no, powiedzmy właśnie... I, z drugiego pierwszego, drugiego wieku. No to tak. Powiedzmy. Ten, który jest mi najbliższy, bo zajmuje się szlakami na Morzu Czerwonym i północnej części Oceanu Indyjskiego, opisuje trasę, która sięga do portów południowych Indii. Czyli do Kerali. Opisuje po kolei porty najpierw Morza Czerwonego, potem Arabii, wschodniej Afryki częściowo, i, i porty dalej, później porty typu od Indii, całego wybrzeża zachodniego Indii, od północy na południe. Z dość dokładnymi opisami, na których dzisiaj bazujemy w badaniach i w poszukiwaniach tych portów, w identyfikacjach tych portów. Także to jest bardzo dokładne dzieło, nie napisane przez elity dla elit, tylko absolutnie użyteczne narzędzie, źródło pisane dla nas, ale kiedyś dla nich narzędzie użyteczne w działalności codziennej praktycznie. Czyli taki typowy Maximus z Rzymu mógł po prostu z pomocą takiej księgi, takiego przewodnika znaleźć się w Indiach? Tak, przy czym no Rzymianom to się zdarzało chyba niezbyt często, dlatego że to. Pływaniem i handlem na tych terenach od Imperium Rzymskiego na południowy wschód czyli na tzw. szlaku przyprawowym który ciągnął się od portów na czerwonomorskim wybrzeżu Egiptu do portów indyjskich, a potem być może nawet dalej, na Malaj, a może nawet do Chin. Chociaż wizyty w chińskich portach to to raczej były dla kupców z zachodu bardzo rzadkie albo, albo, albo sporadycznie dotarzały tam poselstwa. Tym działalnością zajmowali się przede wszystkim schelenizowani, zromanizowani Egipcjanie. W ogóle Egipcjanie, powiedzmy, że ta, ta romanizacja to, to była różna, ale generalnie y, to była działalność Egipcjan. Autor Periplus Maris Erytreibu prawdopodobnie pochodził albo z któregoś z portów Morza Czerwonego. Miał bardzo dobre rozeznanie właśnie w tych portach przede wszystkim, albo z Aleksandrii. Ostatnie... Czyli był Egipcjaninem? Najprawdopodobniej był Egipcjaninem. Pisał po łacinie? Nie, pisał po grecku. Cały o. wschód pisał po grecku. Z, no, dość dziwną greczczyzną czasami. To nie był jego. Znaczy, to był język, który on znał bardzo dobrze, ale nie, nie była to klasyczna literacka Greka-Grecka. Tylko właśnie taka. Egiptka, Greka, którą się posługiwał, wtedy cała wschodnia część Imperium Rzymskiego pisała i, i porozumiewała się na piśmie, głównie po grecku. I on, będąc z tego regionu, Morza Czerwonego, był po prostu w najlepszej sytuacji, żeby stworzyć taki przewodnik. Tak, kiedyś się przypuszczało, że być może był nawet kapitanem któregoś z tych statków, które pływały na tym szlaku. Stąd ta jego gruntowna znajomość na przykład towarów, które trzeba kupować. Dzisiaj raczej się przypuszcza, że robił dość. Charakterystyczne błędy. Dzisiaj się przypuszcza, że to raczej był ktoś nadzorujący taką firmę, powiedzielibyśmy, żeglugowo-handlową, który przygotowywał trasy, opracowywał właśnie relacje pozyskiwane od tych kapitanów i przygotowywał wytyczne dla następnych, którzy mieli płynąć na tym samym szlaku. Ale sam nie pływał. Raczej sam nie, no, być może pływał, ale prawdopodobnie nie aż tak daleko. Raczej, raczej był szefem ich niż, niż bezpośrednio sam kapitanem. Jeszcze raz, w jakim mieście on był osadzony? Prawdopodobnie w Aleksandrii, ale wygląda na to, że w Berenike, czyli tym porcie, który my badamy, tak, też, tam, gdzie kopiesz, tak, też Też najprawdopodobniej bywał. Dobrze, to w takim razie, jeżeli on zajmował się handlem, wiemy już, że Egipcjanie byli pośrednikami, byli też kartografami, byli żeglerzami i stanowili łącznik między wschodem, a zachodem. Między tak. Indiami, a nawet Chinami, a basenem morza Śródziemnego. To skoro on miał tę wiedzę, co się sprzedaje, co warto kupować, to czym handlowano? Ojej, rodzajów towarów są ogromne ilości. Niektórych nawet nie potrafimy zidentyfikować do dzisiaj. Przede wszystkim jednym z ważniejszych towarów były przyprawy. Eee, pieprz był na tyle cenny w Rzymie, że sprzedawano go na wagę złota. Natomiast w Indiach można go było kupić albo nawet dostać za, na wymianę za towary rzymskie w ogromnych ilościach. On tam wyrósł wszędzie, więc nie było żadnego problemu. Półszlachetne kamienie były też bardzo często spotykane. Bawełniane tkaniny indyjskie były bardzo cenione i w kolor, i kolorowe, i zdobione, i, i białe. Sportów arabskich przywożono to oczywiste ogromne ilości kadzidła. Które było spalane na, na ucztach, ale też w świątyniach, ku bogów. To, to był jeden z ważniejszych towarów. Roślinne produkty inne niż przyprawy, czyli na przykład barwniki, czyli medykamenty różnego rodzaju. Bardzo popularny i znany był aloes. Podobno najlepszy, jed, albo jeden z najlepszych rodzajów aloesu rósł na wyspie Sokotra, która jest dzisiaj należy do Jemenu, a znajduje się na wprost rogu Afryki. Kosmiczna wyspa, prawda? Kosmiczna wyspa, Ta roślinność, absolutnie... która tam się znajduje, jest tak odraniona. Tak, to jest... Połowa albo ponad połowa roślin, które tam występują, to endemity na tej wyspie. Także drzewa wielkości dzisiejszych, nie wiem, krzaczków róż, a krzaczki wielkości drzew, draceny większe od naszych drzew, no coś niesamowitego. Bardzo założyste o takich wzorach, powiedziałbym, fraktalnych, nie ma. No tak, tak. I ta dracena dostarczała też jednego z produktów importowanych stamtąd, właśnie to, ta dracena Cinabaris dostarczała bardzo charakterystycznego, bardzo czerwonego barwnika, jednego z cenniejszych. Cynober. Jego, on, jego nazywano cynobrem, stąd ta nazwa przeniosła się potem na tleny rtęci, też, bo kolor jest ten sam i używano też do barwienia, ale tu to była żywica tych drzew. Używano zresztą do leczenia też. A co, leczono, pamiętasz? Oj, nie pamiętam, w tej chwili rany najprawdopodobniej. To jest rodzaj... Podgazującego tak, środka. Tak, 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 Jeśli chodzi o aloes, to używano go tak jak dzisiaj, czyli w postaci, no cóż, jakiegoś skincare, tak? Tak, tak. Wystarczy sam aloes, żeby go używać jako właśnie rodzaju kremu nawilżającego. Tak naprawdę ten miąższ jest prawie gotowy. Wystarczy go wydłubać tylko z liścia i zmiarzyć. A do dzisiaj aloes rośnie tam w ogromnych ilościach. Także prawdopodobnie wystarczyło go zbierać, ale są ślady na, w archeologii wyspy praktycznie niebadanej. Ta, ta, ta wyspa nie doczekała się nigdy porządniejszych wykopalisk, chociaż jest pokryta ruinami z różnych okresów. Tak. Są ślady farm, bardzo wielkich czasami farm, z zachowanymi murami oddzielającymi pola, z zachowanymi zbiornikami wodnymi, prawdopodobnie do nawadniania tych pól. No tylko trudno powiedzieć, co na takim polu rosło. Czy, Aros, czy na przykład drzewka Kadzidlane, dlatego że znakomite kadzidło pochodziło też z Sokotry. Jemeńczycy sami, którzy byli ojczyzną Kadzidła. Nakładali embargo w I wieku, tak, tak pisze Periplus. Król Hadramautu nałożył embargo na zachodnich kupców, zakazując im przybijania do, do, do tej wyspy, żeby nie omijali jego portów i jego rynku kadzidlanego. Hadramaut dla naszych słuchaczy to była królestwo powiedzmy położone, dobrze jeśli pamiętam, to przy Hidżazie, czyli na... No nie, to jest nie. królestwo mniej więcej okrakiem dzisiaj na granicy jemeńsko-omańskiej. Tylko w, w części bardziej wybrzeża, chociaż sięgało tam do, 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 do gór aż w głębi lądu, ale przede wszystkim ta część wybrzeżowa granicy pomiędzy Jemenem, Jemenem i Omanem. Czyli na wprost Cukotry do, prawie dokładnie. Mówiłeś o e, Kadzidłach. Skąd się wziął pomysł okedzenia świątyń? Dlaczego było to potrzebne? No, ta tradycja sięga tak głęboko, że przede wszystkim no, tutaj chodzi o wspaniały zapach. To raz. Jeżeli ktoś kiedyś wąchał, te prawdziwe kadzidła arabskie są bardzo specyficzne. To taki upojny, żywiczno-perfumiany zapach. Poza tym te kadzidła stosowane są na przykład do odpędzania owadów. W Egipcie jeszcze, kiedy zacząłem tam jeździć te 15-17 lat temu, w każdym sklepie, w którym nie było lodówek, albo było tych lodówek mało, palono kadzidła, żeby odganiać muchy. One się bardzo tego boją i rzeczywiście to skutkuje. W, właściwie nie było w nich much. Ten dym kadzidlany i samo kadzidło odkaża. Na przykład żuje się takie kawałki kadzidła, żeby zabijać bakterie w jamie ustnej. Coś jakby szczoteczka do zębów. Czytałem, Relacje, to się nazywa e, dziennik e, z roku zarazy, e, bodajże default, uh -huh. e, dotyczący zarazy 1666 roku, 65 6 bodajże roku w Londynie. W Londynie, wielka zaraza. E, tak, uh -huh. e, i tam e, on spisuje taką relację, że niektórzy Londyńczycy palili właśnie kadzidła, żeby teoretycznie zabezpieczyć się przeciwko zarazie. Myślisz, że to miało jakąkolwiek rację bytu? To chyba Nam był Nam się może wydawać śmieszne, nie. Natomiast to mogło działać. Dlatego, że no są dwie teorie w tej chwili a propos zaraz, które były plagą zresztą Czerwonego Morza też w starożytności i potem plagą Egiptów przez całe średniowiecze. Głównie dżumy. Dżumę roznoszą według jednej teorii pchły, które pasożytują na szczurach, według drugiej teorii wszy... I palenie kadzidła, tak jak mówię, odgania owady być może mogło powodować odstraszanie tych, tych insektów, które przynosiły zarazki z zewnątrz do, do danego domu. Także być może to, to, to mogło nawet działać. A jak mówimy o czerwonym morzu, to jakieś używki były w handlu? Aha, używki pochodziły raczej z północy. Taką używką, którą jeszcze w starożytnym Egipcie, jeszcze w farońskim Egipcie, przywożono z Krety na przykład, były było mleko makowe. Czekałem na to, tak. <grytanie> Także zdarzało się. Na, klimat Czerwonomorza i klimat Arabii Południowej raczej nie sprzyja yy, rośnięciu maku, nie, nie sprzyja hodowaniu maku. Aksja. sobie przypomnieć, kat jest raczej nowym wynalazkiem. Kat jest w Jemenie być może. 100 lat, może trochę więcej niż 100 lat. Nie wiem dokładnie skąd pochodzi. W tej chwili to jest prawdziwa plaga, dlatego że kad wypiera inne uprawy, po prostu bardziej się opłaci, a jest bardzo wodożerny. Także trzeba go bardzo mocno podlewać, stąd problemy w ogóle z zaopatrzeniem w wodę. To coś podobnego jak w Ameryce Południowej z awokado. Awokado też jest bardzo. No tak, no wszystkie, wszystkie plantacje, które są monokulturami, tak naprawdę obciążają strasznie system. Kiedyś tak nie było, nawet w tych krajach, które się specjalizowały. Hadramaut był takim centrum hodowli kadzidła. Ale to kadzidło rosło tam w naturalny sposób. Czyli nawet jak go się dosadziło trochę, to się dosadziło, dosadzało się te plantacje kadzidła w miejscach, gdzie i tak rosły drzewka kadzidlane. One zresztą są strasznie niewymagające. Urosną praktycznie wszędzie, a podlewania wymagają minimalnego. Wymagają pracy ludzkiej, dlatego że trzeba je nacinać. Ale praktycznie nie, nie, nie niszczą systemu, nie niszczą ekosystemu. Kilka razy już wspomnieliśmy Królestwo Hadramautu. To nie jest twór, o którym bardzo dokładnie uczymy się na historii. Może opowiedz nam coś więcej. No w ogóle o nim się nie uczymy na historii. Ja ma bardzo dobrego historyka. A sam dowiedziałem się o nim dopiero, kiedy zacząłem wykopać fiska w Berenikę. No to było królestwo, jedno z tych ważniejszych królestw Arabii Południowej. On ma dość długą historię. I... O, o ile pamiętam, gdzieś zaczyna się ta historia około 5-6 wieku przed naszą erą. Nie jest, to jest królestwo dość trochę peryferyjne w stosunku do tych najważniejszych, do, do, do Saby, e, która była tym, tym najstarszym królestwem, e, które te, te, te najważniejsze, Saba, Chimia, Kataban e, zajmują tą część dzisiejszego Jemenu, powiedzielibyśmy. Natomiast Hadrama to jest, tak jak mówię, jest wysunięty bardziej na wschód. Natomiast był właśnie krajem, z którego pochodziło przede wszystkim Kadzidło. I o ile w tych, w tych królestwach bardziej rozwiniętych Arabii Południowej cywilizacja sięgała wyżej niż w Hadramaucie, no to jednak one pośredniczyły w handlu towarami, które przychodziły właśnie z Hadramautu. Hadramici byli no, no, bardzo pomysłowi w tej dziedzinie. Sami mieli kilka szlaków jeszcze wiodących lądem, próbującym omijać te, te in, pozostałe królestwa Arabii Południowej. No, to jest dość skomplikowana historia, kawał historii. Byli politeistami? To jest charakterystyczne dla tej Arabii Południowej przed II, III, przez III wiekiem naszej ery. Te kraje zaczęły przyjmować monoteistyczne religie dopiero około III wieku naszej ery i tam bardzo popularny w pewnym momencie był judaizm, judaizm potem zastąpiony przez chrześcijaństwo no i na koniec oczywiście islam. Jeszcze chyba były, były jakieś inkursje e, zaratustrianizmu. E, był, był potężny najazd perski w VII wieku. E, Zaratustrianizm tam się nigdy nie przyjął. Persowie narzucili zresztą tam im po prostu władzę polityczną. Persowie nigdy nie byli specjalnie zainteresowani nawracaniem o innych obcych narodów, narodów poddanych na swoje religie. To jest bardzo charakterystyczne dla Imperium Perskiego, chociaż Sasanidzi, którzy najechali w tym momencie, czyli trzecia dynastia perska, właściwie druga perska, ale trzecia powiedzmy rządząca Imperium Perskim, no oni byli bardziej pod tym względem ortodoksyjni i propagujący tą, 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 tą swoją wersję zoroastrianizmu, swój zoroastrianizm. Natomiast to i tak nie było. Porównywalne do ekspansji islamu, na no, przykład, czy chrześcijaństwa. Zoroastryzm, czyli kult, tak naprawdę, dualistyczny kult dobra i zła, prawda? Jest Aryman, Koromazda tak. i bóstwa, które zostały przeniesione na mieczu, powiedzmy, na ostrzu miecza w tym wypadku. No, w tym Takie wypadku tak i długo tam nie zabawiły zresztą, bo to jest początek VII wieku. To jest najazd perski, a już połowa VII wieku to jest przybycie islamu. I zresztą Arabowie i także z Arabii Południowej radośnie pozbyli Persów. I to ta perska władza była ciężka dla nich. Zanim przejdziemy do wojny, bo domyślam się, że sama wojna jest też katalizatorem globalizacji. Wraz z wojskowymi przychodzą jakieś nowostki, informacje, wiedza, to... praktyki. Tu bym powiedział, że wojna jest raczej niszczycielem w tej dziedzinie. No, o ile jest na pewno katalizatorem nowych technologii, rozwiązań technologicznych. To dla handlu, dla kontaktów międzynarodowych, takich międzykontynentalnych, o jakich mówimy, tej, tej globalizacji grecko-indyjsko-rzymskiej, no to wszelkie wojny raczej szkodziły takimi najbardziej niszczycielskimi czynnikami które, które zaszkodziły funkcjonowaniu tego szlaku który funkcjonował bardzo długo on się zaczął formować gdzieś właśnie w powiedzmy w początkach okresu hellenistycznego może w drugim wieku już na pewno został powiązany z jedwabnym szlakiem nawet w drugim wieku przed naszą erą i funkcjonował gdzieś do wieku 6. VI, vii no to najbardziej niszczycielskimi zjawiskami były katastrofy klimatyczne i właśnie wojny być może teraz się, teraz się przypisuje, że tą ostateczną zapaścią, która zakończyła funkcję, znaczy, powiedzmy, przerwała na dłuższy czas to funkcjonowanie tego, tego szlaku grecko-rzymskiego, były wybuchy wulkanów. Różne, różne teorie są na temat tego, który to wulkan był. Kiedyś się obciążało za to wulkan Tambora, ogromny wulkan na Malajach. Dzisiaj raczej się mówi o jakichś podmorskich wulkanach być może. Wywołały tak wielkie zmiany klimatu, że po prostu rolnictwo, Warunki klimatyczne, warunki żeglugowe pogorszyły się tak, że zapadły się te gospodarczo przede wszystkim wszystkie imperia, które między sobą handlowały. Także ani nie było za bardzo komu, ani nie było za bardzo czym handlować. Czym może by i było, ale nie było tej klasy, która kupowała te zawsze dość luksusowe towary zagraniczne. Trzeba było dużej klasy w, 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 tym kra w tych krajach docelowych, przede wszystkim w Imperium Rzymskim, e, klasy ludzi, których było stać na te towary żeby warto było je dostarczać. Imperium Rzymskim, które upadło politycznie i przeszło zmiany społeczne. No tak, najpierw, najpierw wielki kryzys w III wieku i to obserwujemy w Berenikę także, y, zapaść w tym momencie wyraźną, chociaż kiedyś się mówiło, że być może Berenikę nawet przestało działać w tym okresie. Dzisiaj raczej sądzimy, że przetrwało to, e, ten okres, że ciągle było zamieszkane Natomiast no, wyraźnie widać, że osadnictwo w tym okresie musiało być mniejsze, dlatego że nie natrafiamy na budynki z tego okresu. W świątyni, w wielkiej świątyni są e, zabytki datowane na, na, na ten okres III wieku, ciągle powstają, ciągle są tam przywożone, więc miasto nie mogło być opuszczone. Natomiast no, domów z II, III wieku, powiedzmy z końca II, III wieku, nie przebadaliśmy. Taki, takie piki aktywności w Berenike, czyli we wszystkich prawdopodobnie tych portach czerwonomorskich to jest wiek, to, to jest początek okresu hellenistycznego, czyli powiedzmy koniec III wieku przed naszą erą. Potem jest lekki zjazd. Przybycie Rzymian i pierwszy wiek przed naszą erą, to jest największy okres rozkwitu tego handlu. Potem jest właśnie zjazd o końca drugiego wieku zaczyna się dziać coś źle. Wiek trzeci to, to, to jest właśnie okres problemów znowu. Pik tej zapaści, znowu ten, ta, ta zapaść i powrót do aktywności już około IV wieku. Jako archeolog możesz prześledzić te zmiany na przestrzeni lat poprzez badanie infrastruktury, która jest zachowana w ziemi, poprzez artefakty. Tak. Jak to wygląda? Ja powiem takie hasło, które wyciągnąłem z mojego oficjalnie jednego roku archeologii zasada superpozycji. No na przykład. I o co chodzi? Chodzi o to, że przy niezaburzonej, tak zwanej niezaburzonej stratygraf. Czyli jeżeli nikt nie kopał w danym miejscu, nie przewracał, nie wydobywał ziemi, nie wysypywał jej inne miejsce na kupę, to wszystkie warstwy, które widoczne są na przekroju dołu wykopanego po prostu, te, które są niżej, są starsze niż te, które są wyżej. Przyjmą rzeczy, następne warstwy, następny piasek przynoszony na dany teren zasypuje ten poprzedni, a, a nie dostaje się pod niego. Więc na tej zasadzie opiera się analiza stanowisk. Drugą rzeczą jest analiza datowania każdej z tych warstw. Bardzo dobrym datownikiem jest ceramika. Dlatego, że po pierwsze, występuje w ogromnych ilościach. To takie butelki pet starożytności trochę. Jest jej na tyle dużo na, różny, na zachodzących na siebie obszarach, że można datować poszczególne typy ceramiczne względem siebie. Czyli w poszczególnych warstwach spotykamy dwa, trzy typy ceramiki w danej jednej warstwie, więc można przypuszczać, że one funkcjonowały w jakiś sposób w danym momencie wspólnie w jednym momencie. Do tego na przykład dochodzą monety, które są znakomicie datowane, bo datowane są na panowania cesarzy. Są limitowane edycje monet, które datowane są to, co do kilku lat, bardzo precyzyjnie. Jeżeli to wszystko zbierzemy do kupy, wszystkie te, te materiały datujące. E, lampki oliwne, które bardzo szybko wychodziły, dane typy bardzo szybko wychodziły z mody. Więc jeżeli znajdujemy jakiś dany typ, można też i, i mamy ustawioną typologię, czyli znaleźliśmy już tych lampek na tyle dużo w różnych warstwach, z monetami, właśnie z innymi datownikami, z papirusami, listami, z inskrypcjami. E, mamy ustawiony ciąg chronologiczny tych, tych lampek, od najstarszych do najmłodszych. Znajdując kawałek takiej lampki, możemy przypuszczać, że dana warstwa powstała w pierwszym wieku na przykład. W przypadku ceramiki to datowanie jest powiedzmy do, w najlepszym wypadku do jakichś 50 lat, ale na przykład występują jeszcze, występuje jeszcze coś takiego jak stemplowanie amfor. Sama amfora jest datowana, była produkowana, dany typ amfory był produkowany przez 150, 200 lat, 300 lat, czasami nawet i więcej. Natomiast poszczególne warsztaty, poszczególni sprzedawcy, poszczególni Właściciele no nie wiem, przedsiębiorstw handlowych opisywali swoje amfory wysyłane gdzieś, stemplowali na ramionach tych amfor, na uchwytach przeważnie stemplowali, producenci stemplowali swoimi stemplami takie amfory. I te stemple już się częściej zmieniają. Te stemple to były po prostu odciski w amforze, w uchwycie tak, w mokre, w mokre Przed wypaleniem? Tak, przed, przed wypaleniem, z nazwiskiem producenta, z, z imieniem producenta, czasami z miejscem, gdzie jest, gdzie jest produkowana taka amfora. S są, zdarzają się takie, które mają e nazwy świąt albo, albo jakieś rodzaje datowania. Także to jest bardzo dobry materiał datujący i zawęża taki dwustuletni okres, który wyznacza nam sama amfora do na przykład początku tego okresu. Czy słyszałeś o historii sytuacji, w której archeolodzy znaleźli amforę na przykład dedykowaną dla kogoś jako prezent z winem po prostu na jakąś okazję? Nie słyszałem o sytuacji, na pewno taka jest, nie znam wszystkich znalezisk amfor, to nie sposób ogarnąć, tego są tak ogromne ilości, że to właściwie każdy ma z tym do czynienia, natomiast znalazłem amforę podpisaną, wysłaną do konkretnej osoby, czyli sama amfora była typowo egipską aforą, używaną powszechnie w ogóle w całym Egipcie, w okresie hellenistycznym. Natomiast miała na sobie, na, na brzuźcu miała, miała imię Antioch, Antiochu było dokładnie napisane, czyli Antiocha. No i bezwzględnie należała do kogoś. Prawdopodobnie była wysyłana do kogoś w Berenikę konkretnego, który miał sobie to odebrać. Tak, albo od sprzedawcy, albo może od kuzyna jakiegoś, czy wuja i... No, po najprawdopodobniej podciągając to, co wiemy o handlu i o przesyłaniu towarów przez pustynię wschodnią, no to był odbiorca po prostu. Być może, że odbiorca, który kupował coś w tej amforze, który, którą przesłano. Weźmy Berenike za przykład działań archeologa, które pozwalają ujawnić tę globalizację tamtego Znakomite czasu. stanowisko do tego. Właśnie Hit me. jedno z najlepszych, fantastyczne śmietniki. Śmietniki bardzo suche, mocno zasolone, w których się bardzo wiele rzeczy kompletnie nie rozkłada. No bo jeżeli nie mamy wody, to nie ma... Tak, rzeczą normalną są znaleziska mat, tkanin, resztek butów, toreb, fragmentów żagli. No i mamy na przykład fragmenty orzechów kokosowych, które nie rosną w ogóle w może zupełnie, natomiast są jednym z głównych produktów Kerali właśnie do dzisiaj, południowych Indii. Albo wysp na, na Oceanie Indyjskim. Są też we wschodniej Afryce. Razem z tym, niedaleko tego orzecha, znaleźliśmy dwa już w tej chwili przykłady pięknych indyjskich lamp oliwnych. No nie jest to taki towar luksusowy, to jest zwykła lampa taka, której najprawdopodobniej używano na statku. Natomiast są bardzo charakterystyczne, nie da się tego z niczym innym pomylić. Prawdopodobnie ktoś schodząc ze statku, z, wyposa z wyposażenia statku, wziął sobie taką lampę i wreszcie trafiła do śmietniska. Są fragmenty indyjskich naczyń, indyjskich, południowoarabskich, właśnie hadramickich, chimiaryckich naczyń zasobowych. Czyli wielkich, takich ogromnych garów przeważnie albo jajowatego kształtu, albo okrągłego kształtu, w których przewożono towary. Jak wielkie one były? Mógłbym się w nim zmieścić, Oj, w takim garze? No nie, ale dziecko, gdyby się skurczyło, to mocno tego to już do takiego gara wejdzie. Znaleźliśmy, jeszcze, jeszcze w czasach, kiedy w Berenikę prowadzono badania jako projekt, działał projekt amerykańsko-holenderski, znaleziono na dziedzińcu świątyni, głównej świątyni Berenikę, znaleziono dwa takie gary w, osadzone w ziemi, także wystawały tylko szyjki i w jednym jeden z nich był pusty natomiast w drugim znaleziono dotychczas największe znalezisko pieprzu czarnego poza Indiami czyli prawie 9 kilo taki czystego pieprzu nie było nic innego oprócz, oprócz pieprzu taki pieprz że mógłbyś go wziąć po no prostu zmielić się rozsypywał się tam, ale a. tak ale dokładnie to, to był czysty pieprz taki jaki, jaki dzisiaj kupujemy w torebkach w tamtych czasach należy sobie wyobrazić że 9 kilo pieprzu no może nie w Berenika, ale 9 kilo pieprzu w Rzymie to było około, około 9 kilo złota Fortuna. Fortuna. Prawdziwa fortuna. Ktoś, nie wiem, jakie względy stały za tym. To jest, dość, to jest znalezisko właśnie tak z, musiałbym sobie przypomnieć, chyba II-III wieku, czyli właśnie być może, że ten kryzys zastał kogoś, kto zostawił to, znaczy nie przechowywał. W świątyniach Czerwonomorza i Arabii działał system trochę podobny do banków, do giełdy, Zostawiało się dla kogoś, można było zostawić za opłatą towar. To odbiorca się zgłaszał, odbierał ze świątyni. Świątynia była znakomitym miejscem, no bo jakby bogowie też chronili taki towar zostawiony w świątyniach. Także świątynie pośredniczyły w handlu dość czynnie w, w Arabii. E, być może w Berenike też. Pewnie I... też i e, e, na Bliskim Wschodzie. No, no tak, tak, tak. Pewnie również w kulturze żydowskiej tak było. W końcu mamy. E, no, Przykłady tego nawet w Nowej Tak dostancie. na pewno właśnie. Tam jest troszeczkę z innym zjawiskiem związane. Tam jest związane z podatkami świątynnymi, które należało zapłacić przy przybyciu. Na podatki musiały być w lokalnej monecie. Więc trzeba było wymienić sobie swoje pieniądze, które się przywoziło na, na lokalne. One takie takie banko, jak jak wczesne banki właśnie włoskie działały właśnie dookoła świątyni. Więc stąd się tam brali? Wracamy do Berenike. Co jeszcze? Czyli te wszystkie produkty, te wszystkie przedmioty pochodzące z różnych regionów świata. Jakiś jeszcze taki... No ostatnie znalezisko chyba jedno z najlepszych, najfantastyczniejszych. Szczęka nam opadła, chociaż spodziewaliśmy się w życzeniach, że znajdziemy kiedyś coś takiego. Kilka lat temu trafiliśmy na grupę posągów niezbyt wielkich, tak około 60 cm wysokości, z poutrąconymi głowami. Kilka z tych posągów miało, przedstawiało ludzi w takich udrapowanych mocno szatach, no i wtedy nie zwróciliśmy na to bardzo wielkiej uwagi, dlatego że takie posągi donatorów w świątyniach rzymskich i w ogóle grecko-rzymskich i w Egipcie samym, w ogóle w Śródziemnomorzu i Czerwonomorzu się zdarzają. Natomiast w tym roku znaleźliśmy głowę jednego z tych posągów i okazało się, że jest to głowa Buddy. Pierwszego, pierwszego w ogóle znanego posągu Buddy w całym Egipcie. Na pewno najstarszego. I z tego, co wiem, jedynego na razie w całej wschodniej Afryce. Czy on... John... Był taki sam jak dzisiejsze posągi Buddy, lekko skośne tak. oczy, delikatne rysy No nie twarzy. do końca, bo to tak by wyglądał posąg, gdyby ten ten posąg został tak wyglądałby Buddha, gdyby ten posąg został zrobiony w Gandharze. Aha, czyli on nie został on... zrobiony y, tam, tylko na miejscu w Berenikę? No, jeszcze, jeszcze śmieszniej. Gdyby on został zrobiony w Berenikie, to, to tego można byłoby się spodziewać, dlatego że skoro wiemy, że przybywali Hindusi, ten posąg jest datowany na, na, na jakiś drugi, trzeci wiek powiedzmy, czyli na okres, może, może, może lekko później, ale mniej więcej ten okres, czyli w Indiach istnienie Wielkiego Imperium Kuszańskiego, które promowało buddyzm i promowało handel międzynarodowy, więc byłby to fantasty, byłoby to fantastyczne znalezisko, ale powiedzmy, że logiczne którego, którego moglibyśmy sobie dość łatwo wytłumaczyć. Natomiast badania marmuru e, wykazały, że Mario, marmur pochodził z Prokonezu, czyli z, e, z Śródziemnomorza. E, na dodatek wygląd twarzy samego Buddy jest e, no, kompletnie śródziemnomorski. Zupełnie jest wykonany w manierze śródziemnomorskiej przez bardzo dobrego rzeźbiarza który widać był wyspecjalizowany w wykonywaniu rzymskich posągów, rzymskich bogów. No najprawdopodobniej Heliosa, dlatego że podobieństwo do niektórych podo posążków Heliosa jest uderzające. Stuprocentowy Nawet... eklektyzm. No tak, nawet halo, które ma, aureola, którą ma dookoła, ma takie ostre promienie właśnie heliosowe. Natomiast kok, bardzo charakterystyczna fryzura, długie uszy wyciągnięte, charakterystyczne dla szatry, bo należało do klasy kszatriów. No to, to nie ma wątpliwości. Układ dłoni, sposób trzymania rąbka szaty, lotos przy nodze rosnący. No. Nie ma wątpliwości, jest to dokładnie odwzorowanie buddy takiego samego, jak znajduje się na kuszańskich złotych monetach. Wyobrażasz sobie, że to była tylko taka zabawka, jakaś ciekawostka dla tubylców, czy może oni też modlili się przed nim do niego lub medytowali? Spodziewam się, że było to wotum za to... Budda był w kulturze indyjskiej postrzegany jedna, jedna z emanacji Buddy jako obrońca żeglarzy pomagający żeglarzy, ktoś, kto chronił ich na, w czasie niebezpiecznych wypraw. Jak nasz święty Mikołaj. Coś, coś w tym stylu i niedaleko, właściwie przy samym tym posągu buddy, znaleźliśmy stelę wykonaną w dwóch językach, w sanskrycie i w piśmie Brahmi i w Grece, podającą, że indyjski kupiec, bodajże nazywający się Vasudeva, wystawia posąg buddy w podzięce za, za właśnie podróż. Także to był rodzaj wotum. E, oczywiście złożony w świątyni, dlatego że świątynia była oczywistym miejscem. To nie było tak, że jak ja w monoteistycznych świątyniach, że nie można było dostawić posągu bóstwa albo, albo bytu boskiego z innej religii. To było oczywiste miejsce, gdzie dostawiało się takie posągi. On nie stał w głównej części świątyni. Stał na dziedzińcu, w miejscu, gdzie właśnie przeznaczonym do takich wotów, do, do takich e, ustawiania takich takich figurek i inskrypcji, natomiast no, dla, nie ulega wątpliwości, że dla tego Hindusa i dla Hindusów przebywających tam później no, było to, był to obiekt jakiejś czci, jakiegoś kultu. Absolutnie fascynujące. czyli to nie Prawdopodobnie było tak... dla lokalnych buddystów egipskich także, dlatego że... Abilitacy? No oczywiście, sama jakość tego wykonania, tego posągu, Kan sama kanoniczność tego posągu, to, że nie opuszczono żadnego, nawet najdrobniejszego szczegółu w, w wykonaniu tego, jak powinien Budda wyglądać. To, to jest sam nie, nie wykonanie, ale zarys tego wykonania yy, całkowicie przypomina posągi gandaryjskie Buddy. Czyli nie opuszczono żadnego elementu, który być powinien. Yy, widać, że no, albo kupiec bardzo dobrze wytłumaczył rzeźbiarzowi, ale nie wierzę, żeby wytłumaczył aż takie detale, jak na przykład kształt fałdów na szacie, które pasują idealnie do gandaryjskich posągów Buddy. Albo pokazał mu jakiś wizerunek Buddy, ale musiałby to być wizerunek dość duży, więc to też się kłóci z tym, że kazał tutaj wykonać ten, ten wizerunek Buddy. Musiałby wieść ze sobą w taką samą figurkę, więc dlaczego nie zostawił jej w Berenikę jako wotum wcześniej? Myślę, że. Zamówił u kogoś, kto miał gruntowną znajomość ikonografii buddyjskiej, mimo wszystko, że rzeźbił w większości posągi grecko-rzymskie czy rzymskich bóstw, e, posiadał też gruntowną znajomość ikonografii buddyjskiej. Ten religijny permisywizm, o którym my mówimy, poniekąd można to tak nazwać, tak myślę, zupełnie. Jawi mi się jako rozdźwięk względem tego, co jest dzisiaj, a w każdym razie było w 2013-2014 roku i na pewno jest także i w tej chwili w Egipcie, kiedy to byłem na stypendium po prostu naukowym w Kairze i spotkałem zjawiskowego człowieka, Brytyjczyka, który wydaje mi się, że był hinduistą. Wyglądał jak druid celtycki, ale był hinduistą, ponieważ medytował w ten sposób i nawet się przyznawał do tego, nosił długą białą szatę, brodę długą, również włosy i tak chodził po ulicach Kairu. Później... No bardzo ciekawe, w Egipcie raczej się nie widuje aż takich postaci, natomiast no w Czerwonomorzu, w portach czerwonomorskich powiedzmy, no dzisiaj to już może nie, ale kiedyś to absolutnie nie było to niczym dziwnym. By było Berenike w Berenike zanotowaliśmy w trakcie tych wykopali, teraz to już musiałbym sprawdzić, czy to już się nie zdezaktualizowało, 12 różnych języków i pism. Yy, I to w zapisie takim, no nie oficjalnym, oficjalnym też, ale w różnych zapiskach handlowych yy, codzienne, z codziennego użytku, więc najprawdopodobniej przynajmniej jakieś grupy, większe czy mniejsze, kupców czy, czy podróżnych. Używających tych języków i pism tam musiały się przewijać. Natomiast nie ma żadnych śladów, na przykład, niszczenia jednym drugim świątyń. Właśnie. O, do nie tego ma żadnych zmierzałem. śladów walk. Nie, 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 absolutnie. Ale to też jest e, paralelne do nastawienia e, plemion żydowskich, które przecież każde z tych plemion miało swojego Boga. E, oni byli, nie byli e, e, monoteistami, a byli hmm. monolatrystami czyli e, Wierzyli w istnienie wielu bóstw, natomiast czcili tylko jedno. No i to mhm. tam było. W wypadku Izraelitów tak No to, to się. Był Jahwe, tak. Z, tak, ale z e, izraelskimi naukowcami można by się na te tematy długo spierać. To bo jest bo fascynujące. Są bardzo dużo różnych pomysłów na to, jak to wyglądało. Czy, czy można sobie wyobrazić sytuację, kiedy do świątyni jawe przynosi się posążyk innego bóstwa? No nie, nie, na pewno nie. No właśnie, a tutaj coś takiego istnieje. Tak, ale w grecko-rzymskich świątyniach zdarzają się takie rzeczy, na ołtarzykach zdarzają się takie rzeczy, to, to był czysty politeizm, przy czym nie walczący ze sobą. Nie, nie, zdarzało się, że wyznawcy jednego Boga spuszczali łomot wyznawcą innego Boga, ale raczej chodziło o sprawy handlowe, polityczne, jakieś spory z życia takiego, no nie religijnego. Z pojawieniem się większych monoteizmów to zaczęło się trochę zmieniać. Natomiast Czerwono Morze i w ogóle okolice Berenike, które później zarządzali blemiowie, było wydaje się do samego końca istnienia miasta, było takim, przypominało trochę południowe Indie. Czyli to jest jedyna część Indii w tej chwili, gdzie żyją ze, ze sobą prawie w różnych ilościach hinduści, chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi, buddyści się zdarzają i o ile toczą ostre walki i spory ze sobą w innych częściach Indii, to tutaj wszyscy żyją ze sobą w kompletnej zgodzie, nikt do siebie nie skacze, ich świątynie są czasami oddalone od siebie po kilkadziesiąt, kilkaset metrów, coś niesamowitego. Wydaje się, że to blemińskie Berenike było czymś bardzo podobnym, dlatego że mamy świątynie, w których, w porcie mamy taką, takie świątynie, do których przyniesiono najprawdopodobniej starsze obiekty pogańskiego kultu, datowane Południowoarabskie, arabskie datowane na ten okres, w którym w południowej Arabii już ich nie powinno być. E, znaczy świątynia jest datowana na ten okres, na IV wiek, natomiast obiekty są datowane w tej świątyni, na, być może pochodzą z I, II wieku nawet. Czyli wygląda na to, że do tego Berenike przybywali i, i, i funkcjonowali tam poganie, którzy już w swoich krajach mieli problemy z funkcjonowaniem. Uciekali tam, żeby właśnie w tym, w tym kosmopolitycznym mieście jeszcze funkcjonować jako, jako wolni ludzie całkowicie. Można by powiedzieć miasto religijnego Grzechu chociaż No właśnie... mamy, mamy tam główną świątynię, która jest świątynią grecko rzymską z tymi wszystkimi buddyjskimi, indyjskimi dodatkami. Mamy satawahańskie monety z środkowej Indii jako ofiary, prawdopodobnie tam pozostawione też w okolicy tego buddy, chociaż to, ten Vasudeva pochodził prawdopodobnie z państwa kuszańskiego, a oni z Satavahani, to inne państwo zupełnie w Indiach. Mamy bóstwa grecko-rzymskie, więc Izydę, Serapisa i prawdopodobnie Harpokratesa, taką triadę typową dla Pustyni Wschodniej i dla Środkowego Egiptu. Mamy oprócz tego jakieś świątynie, których nie udało nam się do końca stwierdzić, jaki to jest kult, ale wszystko wskazuje, że właśnie na to, że południowo Mamy nie do końca stwierdzony kult bazujący na egipskiej religii, natomiast tak powykręcanej, że być może jest to jakaś forma lokalnego kultu wyznawanego przez tych blemiów. Jest duży kościół albo nestoriański, to to jest bardzo trudno stwierdzić, albo typowo bizantyjski, dostawiony na wprost, jakby vis, vis świątyni, tej pierwszej wielkiej świątyni. Przy tej samej ulicy leżą. Wielka świątynia zaczyna tą ulicę, a kościół ją kończy na wybrzeżu już samym. Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. I tych świątyń jest mnóstwo tam. Co drugi dom, to świątynia się okazuje właśnie, jakieś obiekty kultowe i każda inna. I żadnych, żadnych śladów, że ktoś je zniszczył. One funkcjonowały do samego końca, do upadku miasta. Ostatnią, ostatnią warstwą w tych obiektach jest zawsze warstwa nawiewnego czystego piasku, dlatego że miasto zostało opuszczone prawdopodobnie pod wpływem zarazy. I wygląda na to, że albo, albo ci ludzie po prostu zostawili wszystko nie byli w stanie już pozabierać tych. Tych obiektów, więc zostawili, może za, za, założyli drzwi, zamknęli, piasek zasypał całe wnętrza tych budynków i odeszli. Może z nadzieją powrotu, może, może po prostu odeszli. Nie znajdujemy trupów, więc nie umarli wszyscy na jakąś, jakąś falę zarazy. Wygląda na to, że po prostu musieli odejść, bo miasto przestało funkcjonować, szlak przestał funkcjonować, przestało funkcjonować źródło ich utrzymania, więc musieli się musieli wrócić do Doliny Nilu, najprawdopodobniej, albo pójść na pustynię. I bo tak, tak się też zdarza. I tak Berenike stało się Detroit. I Berenike takim, takim, tak, tylko bardziej martwym jeszcze. Ja, jeszcze bardziej. Bardzo długo funkcjonowało w bardzo ciekawy sposób. Beduini nazywali, znalazłem e, określenie, jeszcze zanim Berenike zostało nazwane Berenike, bo została zidentyfikowana jego starożytna nazwa, Medi e, Beduini nazywali to stanowisko Medident El Haraz, to znaczy miasto paciorków albo miasto koralików. E, Wygląda na to, że Beduini przychodzili tam po prostu zbierać z tych warstw śmietniskowych rzymskich kolorowe koraliki szklane i z kamieni półszlachetnych i robili swoje bransoletki z nich. Recykling? Tak, dość drogie w zakupie, bo to, to prawdziwe półszlachetne kamienie się trafiają. Albo bardzo ozdobne szklane rzymskie paciorki. Więc można było sobie po prostu iść i uzbierać. Teraz już wiem, na czym wzorują się scenarzyści Questów do gier RPG. Po prostu czytają, znam historię. Może są archeologami poniekąd. O, Masz coś na sumieniu, jakieś scenariusze. gier? nie, ale znam kilku kolegów, którzy się parali różnymi takimi rzeczami. Tak, historii takich można wynajdować naprawdę bardzo dużo. Zresztą jak posłuchasz wszystkich nazw i nazw własnych imion, bohaterów ze światów fantazy, tych może mniej subtelnych też, to są często jakieś słowa arabskie wyrwane Kulta? z kontekstu z języków indyjskich. Jak byłem jeszcze dzieciakiem, bardzo popularne, przynajmniej w bibliotekach, do których ja miałem dostęp, były opowiadania Roberta Louisa Howarda. No, a te opowiadania są wprost oparte na Sherlocku. Czyli Dluna tak? po prostu? No. Nie. Howard to Howard. jest Conan, na przykład. Conan. Ale I to jest tak. znacznie lepsze opowiadania są. Tego jest bardzo dużo. On żywcem czerpał z nas, z mitologii, z opisów dawnych królestw, głównie wschodnich właśnie. Muszę się tutaj usprawiedliwić, tak, Howard to jest konan barbarzyńca, a Dokładnie. także to jest ten autor, o którym myślałem w naszym innym odcinku z doktorem Januszem Pętkowskim, gdzie rozmawialiśmy o Wenus, ponieważ on też napisał bodajże te opowiadania o Wenus, gdzie tam były wydarzenia właśnie związane z cywilizacją tamtejszą i to jest podobny czas. Czas jest ten sam, nie jestem pewny, czy w to sensie, on. oczywiście nie mówię o świecie przedstawionym, tylko życie autora. Innymi, Wydaje mi się, że... Między innymi Johna Cartera wtedy też napisano, ale, czy, ale to jest chyba inny autor. Tak nie? mówisz? Tak, ale to jest czas Lovecrafta między innymi, który był przyjacielem Herbert. Howarda. Herbert. A Duna to jest Herbert, tak. A nawiasem mówiąc, nie wiem, czy zdają sobie czytelnicy sprawę, że właściwie Duna pierwsza, cała historia Diuny ale sam początek przede wszystkim, to jest właściwie plagiat siedmiu filarów mądrości T.I. Lorenza. Tam są, no, odpowiedników jest tyle. Że polecam, jak ktoś fascynuje się Diodą to polecam przeczytać jeszcze Siedem Filarów Mądrości dla Porównania. D.H. Lawrence był oficerem brytyjskim, agent, agentem, który tak. zjednoczył Arabów jako tak naprawdę narzędzie brytyjskiego wpływu w I wojnie tak, światowej przeciwko, przeciwko Turk. Turkom. Znakomita postać, też archeolog. Jest film. Długi e, no. i dosyć ciężki, wydaje mi się, Nie, dla dzisiejszego no. odbiorcy. No, może dla dzisiejszego odbiorcy. Znakomity. Lawrence Zarabi, tak, 62 film Lina. Genialny. Tylko główni bohaterowie są aktorami. Wszystkie te poboczne postacie, wszyscy statyści, to są naturszczycy Beduini z pustyni. Genialne twarze, genialne stroje, genialne wyposażenie, no, widać to. Gigantyczna produkcja. Gigantyczna produkcja, jeden z najwspanialszych filmów o, o Bliskim Wschodzie, o Arabii. Wszystkie późniejsze się nie umywają, absolutnie. Do dziś na Wadi Rum, czyli pustyni jordańskiej. Tak. Znajduje się miejsce zwane Domem Lorenza. Oj, tak. Któraś z rocznic była tak popularna w Wielkiej Brytanii, zresztą to jest postać do dzisiaj bardzo znana i popularna, że przeprowadzono badania powierzchniowe, powiedzielibyśmy, na szlaku opisanym przez niego. I są miejsca, gdzie do dzisiaj leżą posągi. Te pociągi wysadzone przez Lorenza. Przykryte piaskiem gdzieś tak? Leżą na, przy kolei hijackiej przysypane trochę piaskiem, trochę wystają. Znaleziono ślady jego obozu. E, między innymi z, właśnie z pozostałościami koncert, z łuskami nabojów. E, także potwierdzono w dużej części to, co on opisał, chociaż mu się zarzucało e, fana, różne, różne wymyślanie różnych detali tego. On zresztą pisał tą książkę bardzo długo po wojnie już. E, I wszyscy się dziwili, że tam są tak szczegółowe opisy niektórych rzeczy podawane że to właściwie no niemożliwe, żeby ktoś po, już nie pamiętam, było 15 czy 20 lat po, tym, po, po wszystkich wydarzeniach, żeby tak pamiętał. A tam są na przykład od której studni, do której studni, jak długo podróżowali, dane takie jak, jak w PeriPlusach właśnie. Być może miał jakieś zapiski, może je zachował. Miał zapiski. Tak ja. samo jak Słowikowski, który, polski agent akurat w Maroku i w który zachował swoje raporty i z nich spisał książkę. Tak, tak, poza tym podróżując kilka razy, wiele razy przez... Dane szlaki, które są stałe od, od głębokiej starożytności, używane są ciągle te same szlaki w Arabii, na przykład właśnie w Hidżazie. Jakoś zapamiętuje się po prostu, ile skąd, gdzie, jaka studnia jest po której. To jest wchodzi to do głowy. Beduini się posługują tą samą metodą. Ile dni od jednej studni do drugiej się podróżuje, to w taki sposób funkcjonują do dzisiaj szlaki na pustyni arabskiej na Saharze. Też jak popatrzysz nawet na polską mapę, to stare miejscowości czy wioski są położone względem siebie mniej więcej o 30 km drogi. No da, a to jest, to jest jeden mniej dzień podróży. To tyle, ile można w równym terenie, mniej więcej tyle, ile można przebyć. Tak, tak. Berenike upada nie z powodu. E Jakiejś niezaradności mieszkańców, tylko z powodów trzecich. To pobocznych. Z powodu połączenia wszystkiego, wszystkich złych okoliczności, tak naprawdę. Czyli właśnie ten zmiankowany wybuch wulkanu i zapaść klimatyczna, która powoduje zapaść gospodarczą. No i na dodatek jeszcze zarazę. Więc te, takich trzech czynników, połączenia takich trzech czynników, to ani szlak, ani których sportów wytrzymać nie mógł, choćby był najbardziej prężnie działający. Wydaje się, że Berenike Dość prężnie działało do, no do przynajmniej przez cały szósty wiek, jeszcze, przez cały piąty wiek jeszcze. Naszej ery. Tak. Ostatnią wzmianką, że jeszcze istnieje Berenike i działa, jest w początku VI wieku dwa statki wysłane jako wsparcie dla floty etiopskiej, floty chrześcijańskiej atakującej Arabię Południową. I to jest 525 rok bodajże naszej ery. Ale o rozmiarach tego, że to Berenike jest już takie no, słabsze niż było, powiedzmy, w okresie rzymskim, świadczy, że to, to że były to tylko dwa statki. Już. Eee, być może odgrywała tu rolę odgry zamulanie laguny, dlatego że Berenike, tą, tam główna część portu, ta Reda była na, na bardzo dużej, bardzo głębokiej zatoce. Ta zatoka jest pokryta rafami, ale jest jednak do dzisiaj używana przez egipską bazę wojskową na przykład jako jako reda, na, którą, na której przybijają statki. Dość duże, pełnomorskie statki. Natomiast miasto funkcjonowało nad wewnętrznym portem, którym była bardzo rozległa, ale dość płytka laguna. Przecinana przez koryto, połączone koryto trzech ładi i do dzisiaj ta część jeszcze nie jest do końca zamulona, natomiast cała reszta jest zasypana dokumentnie, i nasze wykopaliska na tyle, na ile pozwolimy nam stwierdzić, to wygląda na to, że od części północno-zachodniej, czyli od, e, od miasta, od, od zachodniej części miasta, tej najstarszej, do części wschodniej miasta, czyli tej najnowszej, posuwało się właśnie zamulenie. Wygląda na to, że w okresie rzymskim to zamulenie, tym, tym późno-rzymskim, późno, właściwie późnoblemińskim, bo od III wieku. Rzymianie się wycofują, prawdopodobnie Blemiowie rządzą na tym, na tym obszarze, ale miasto istnieje tak, jak istniało cały czas, handluje tak, jak handlowało cały czas. Prawdopodobnie podatki się komu innemu płaci po prostu. No to to zamulenie mogło bardzo zaszkodzić działalności portu w Berenike. Port się zmniejszył, ta wielka zatoka, na której cumowały dotychczas wielkie statki, nie jest aż tak bezpieczna, zwłaszcza dla mniejszych jednostek, które obsługują cały ten ruch. No a poza tym do tego zaraza, kłopoty klimatyczne, kłopoty finansowe odbiorców w jedną i w drugą stronę powodują, że no niestety trzeba całą działalność przerwać. Powiedz jak rozpoczyna się wykopaliska. Jakbyś tak opowiedział to komuś, no w sumie młodemu, żeby go zachęcić. Krok po kroku, jak znajduje się e, arki przymierza, e, magiczne Chciałoby miecze, się... złoto i te sprawy. Przeważnie, aż takich dobroci nie znajduje się na, na początku, a w, w ogóle bywa ze znajdywaniem <laughs> trudno. E, w, są takie dwa podstawowe sposoby. Albo dane miejsce jest wspominane w źródłach pisanych, no, jedzie się i po prostu znajduje się na powierzchni. Przede wszystkim zaczyna się od powierzchni. Na powierzchni znajduje się albo ruiny znakomita znakomita okazja jeżeli takie ruiny na powierzchni już są widoczne. E, rozsypiska ceramiki to też jest bardzo charakterystyczne, że coś się tam musiało dziać, nawet jeśli nie, nie wystają nad piasek ruiny, no to roz, duże ilości ceramiki w, w danym miejscu pokazują, że coś tam musiało funkcjonować. No albo duże znaleziska dokonane przez kogoś miejscowego, jeżeli jest wioska w, w pobliżu, albo wioska na tym stanowisku jeszcze funkcjonuje. No to zdarzają się takie przypadki, że komuś osioł wpadnie do grobu albo do cysterny albo że ktoś kopie w piwnicy, albo kopie piwnicę właśnie i trafia na jakieś pozostałości, wtedy się zdarzają czasami skarby, co alarmuje od razu departamenty starożytności i sprowadza archeologów na miejsce. No ale najczęściej to, to jest ten pierwszy przypadek, czyli miejsce jest wspominane, bo rejon jest wspominany w źródłach pisanych, jedzie się tam, pyta miejscowych, oni wskazują właśnie jakieś takie zgrupowania tych najbardziej pospolitych zabytków, no i najczęściej staje się na płaskim terenie pełnym skorup ceramicznych, gdzie niegdzie wystaje jakiś kamień i trzeba zacząć wykopaliska. Kiedyś robiło się to za przeproszeniem, albo trafiało, zakładało się wykop pierwszy, tam gdzie najwięcej kamieni wystawało. Albo na pałkę, w samym środku tego rozcypiska zakładało się duży wykop, żeby znaleźć jakieś pozostałości i wtedy dopiero ukierunkować się, przesunąć z tym wykopem. Dzisiaj mamy kilka narzędzi, które znakomicie nam pomagają w tych pierwszych dniach wykopalisk, czyli na przykład badania magnetyczne albo georadarowe. One pokazują, w których miejscach pod ziemią znajdują się takie najcięższe, najbardziej trwałe struktury, przede wszystkim mury jakieś właśnie puste przestrzenie, jakieś zgrupowania gęściejszych obiektów. No i tam najczęściej lokuje się wykopy. Bywa, tak jak w badaniach magnetycznych, że dostaje się całą mapę podziemnych struktur. Jeżeli one nie znajdują się bardzo głęboko pod ziemią, tylko tak powiedzmy, no do, do pół metra, metra, to ta mapa potrafi być tak dokładna, tak mamy w Berenike na szczęście, mamy, mamy takie szczęście, że można poszczególne domy na niej rozróżnić, a nawet można rozróżnić czasami fazy tych domów. bo w, mur, który jest płyciej i rysuje się ostrzej, jest wyraźniejszy i jest lepiej widoczny, jeżeli pod nim na przykład krzyżuje się z nim taka sama smuga, ale bardziej rozmazana, lekko ciemniejsza, no to wszystko wskazuje na to, że ten mur jest głębiej, jeszcze nie trzyma tego samego kierunku, więc prawie na pewno jest to inna faza tego, tego budynku albo innego budynku, na który ten drugi został założony. Także takie mapy są bardzo dokładne. A jakie to są narzędzia do właśnie rozeznania przy pomocy magnetyzmu czy właśnie to są, radaru. To są magnetometry. To powiedzmy, że to wygląda jak duży, biały pistolet albo suszarka, z którym trzeba chodzić miejsce przy miejscu w określonych liniach z określoną prędkością po całym stanowisku. Czasami, no nie ma problemu, jeśli stanowisko jest płaskie. Moja część Berenika jest płaska dosyć, bo struktury hellenistyczne są przeważnie pod ziemią. Natomiast ruiny miasta rzymskiego, no to jest góra kamieni, łomków murów, Współczuję chłopakom, którzy robią te badania, tego, że muszą pod, z równą prędkością linia przy linii przejść całe to gruzowisko. To jest naprawdę katorga. No ale efekty są fantastyczne. Zwłaszcza jeżeli na przykład mamy do czynienia z murem, grubym, ciężkim murem kamiennym albo ceglanym, zasypanym przez piasek. No to wtedy odcina się tak znakomicie, że prawie co do centymetra wiadomo, gdzie go szukać gorzej, jeżeli mur jest zasypany przez gruz, jeżeli mur jest na przykład wykonany z cegły mułowej, a potem zalany gliną albo, albo zalaje go rzeka, która naniesie podobne na muły, no to wtedy już widać słabiej. Ale też ten dobrze wysuszony, ubity, przygotowany, gruby, mocny mur będzie widoczny. Mamy ten obraz. Co dalej? No wtedy planujemy, w których miejscach najciekawszych. Niektóre struktury są tak charakterystyczne, że można ich typ od razu rozpoznać. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli. Bo ja wiem, w Berenike znaleźliśmy na skrzyżowaniu głównych dwóch dróg tak zwany tetrastylon, koleżanka go w tej chwili już w większości odkopała. I to, są, to jest taki monument, który znaczy skrzyżowanie głównych dróg, jakby cztery kolumny, pomiędzy którymi są przejścia. One są bardzo ozdobne, monumentalne, z czasami z posągami na szczytach tych kolumn. Bardzo rzymska, bardzo grecko-rzymska rzecz, bardzo rzymska właściwie. No i kiedy zobaczyliśmy te cztery kropki na skrzyżowaniu głównych ulic, jeszcze w tak, na takim malutkim placiku, od razu wiadomo, co to jest. Natomiast w przypadku Berenike, która jest jednak bardzo daleko na południe, jest jak na miasta grecko-rzymskie jednym z najdalej wysuniętych na południe w ogóle znanych. No to było, to było fantastyczne odkrycie. Od, od razu założyliśmy tam wykop, żeby to potwierdzić, nam się nie wydaje. Oczywiście nie wydawało się, to była, to była jednak bardzo charakterystyczna struktura i w tej chwili możemy powiedzieć, że na pewno coś takiego w Berenike istniało. Co ciekawe, zbudowane nie przez Rzymia, tylko właśnie prawdopodobnie na rozkaz któregoś z blemińskich królów, bo to w tym okresie, już bardzo późnym, był jeden z najpóźniejszych tetrastylonów. Facet zbudował swoje miasto i, i, i tak jakby Chciał, żeby ono było bardziej rzymskie niż rzymskie miasta, które w jego okresie funkcjonowały na terenach dawniej rzymskich. Był fanem. Był, był bardziej rzymski niż Rzymianie w tym momencie. Chociaż w ogóle nie miał niczego wspólnego jako, jako człowiek z dawną rzymską władzą. Natomiast był tak, był zromanizowany prawdopodobnie, uważał się za Rzymianina i, i spadkobiercę tych rzymskich tradycji. Dwie główne ulice, które no, odzwierciedlają układ Berenike no właśnie na przykład łączą kościół z, z główną świątynią, ale funkcjonują bardzo długo, na tyle na ile msia, nam się udało stwierdzić. Jeszcze nie wiemy dokładnie, czy są pozostałością jakby jeszcze rzymskiej to tej wczesno rzymskiej, bo do niej się do końca nie dokopaliśmy. Wszystkie ruiny w mieście, które odkrywamy, pochodzą z, raczej z okresu późnego, czyli powiedzmy IV, V, VI wiek. Na, I to już jest kilka metrów na warstwie. Pod nimi są na pewno wczesno rzymskie ale żeby się do nich dokopać, no to wtedy trzeba wykonać wykopy głębokości 6-7 metrów. Zaczyna się robić niemiło i niebezpiecznie. E gdzie nie, gdzie dotarliśmy do tych warstw, wiemy, że one tam są, wiemy, że tam istnieją wczesnożymskie domy, e natomiast żeby zbadać układ urbanistyczny, układ ulic, e układ jakichś monumentów właśnie, czy, czy zmiany w e układzie tych monumentów, no to trzeba by zrobić całą serię tak głębokich wykopów. Tego jeszcze nie wiemy. Ja jestem w tak szczęśliwej sytuacji, że mam że mam zabytki pochodzące z jeszcze starszego okresu. Ale one, to Berenike Hellenistyczne było znacznie większe od rzymskiego i wystaje spod tych rzymskich ruin. Więc na swoim terenie kopiąc, w tej zachodniej i środkowej części stanowiska, kopię ruiny yy, z powiedzmy III wieku przed naszą erą, II wieku przed naszą erą, czyli o 200 lat starsze od tego wczesno rzymskiego, którego my szukamy w mieście. I one są od głębokości 5 centymetrów do, do metra, pod powierzchnią ziemi dzisiejszej. Czyli w dużej mierze to jest jakaś loteria w ramach już objętego obszaru. Może, tak, oczywiście. Jeżeli jest nas kilku lub kilkoro, prawda, to każdy dostaje jakiś wycinek tak. obszaru. No i jeżeli akurat tam zostały jakieś struktury z lat wcześniejszych, niż to, czego się spodziewamy, no to po prostu przychodzi nam badać to no, i Współpracuje odsłaniać. się najczęściej z kimś, kto się zajmuje danym okresem. Można mu udostępnić te dane. On to łączy z na przykład, jeżeli, jeżeli jest na tym stanowisku i prowadzi y, swoje badania w dziedzinie pozostałości z tego okresu. Tak jak ja, jestem też zainteresowany pozostałościami helenistycznymi, które znajdują koledzy pod y, tymi późno-rzymskimi. No, zazwyczaj to są małe wycinki, dlatego że ten wykop w miarę. Wzrostu głębokości się zmniejsza, trzeba go jednak zmniejszać, schodkować, żeby nie, nie, nie zapadała, ta, nie zapadały profile, czyli te wszystkie te boki wykopu. Natomiast, oczywiście, zbieram te informacje. To, to jest dla mnie też bardzo cenna wiedza, że gdzieś istniały ruiny, gdzieś istnieją ruiny pozostałości innej części helenistycznego miasta. Gdzie określam rozmiar tego miasta przede wszystkim, to jest podstawa. Nawet, nawet śmietniki z tego okresu mnie interesują, bo one wyznaczają obrys miasta. Albo puste przestrzenie w obrębie miasta. No, wtedy nie oszukujmy się, mieszkańcy nie byli zbyt wielkimi czyściochami, i wszystkie plomby, gdzie zawalał się jakiś budynek, którego w danym momencie nie odbudowywano, albo puste przestrzenie na przykład koło murów obronnych albo za murami obronnymi tam wywalano śmieci. Nadal jest to widoczne dzisiaj no, na bliskim skorze, Tak, na tak, zdarza się. Barany hodowane właśnie w takich w miejscach po zawalonych budynkach na, na śmietnika Z się Zdarzają mi w środku Kairu czasami. Tak, w Gizie mieszkałem koło takiego miejsca właśnie, gdzie zawalił się blok. I y tam w miejscowi składowali śmieci, a ktoś codziennie rano wypasał tam barany. Na tych śmieciach? Na tych śmieciach. Mm, Także Berenike wyglądało pewnie dokładnie tak samo. No, to się aż tak szybko nie zmienia. Jak odsłaniasz poszczególne warstwy? Delikatnie. Delikatnie, czyli to nie jest tak, że bierzemy potężny kilof, czy tam łopatę? No nie, nie, aż tak to nie pójdzie. To zależy od tego, jak i czym jest zasypana taka warstwa i z jakimi pozostałościami mamy do czynienia. Jeżeli mamy do, do czynienia z mocnymi murami, no to i kilofa można delikatnie użyć. Ale najczęściej używamy, w berenikę używamy szpachelek, dlatego że jest dość miękko. Większość zasypu to jednak jest taki piasek przynoszony przez wiatr. E, dość miękki, chyba że w obrębie tego piasku, ewopora, ewaporacja wody deszczowej tam pada jesienią dość mocno. Dwa, trzy razy, ale, ale takie porządne ulewy. Po czym ta woda paruje i. Tak, 10, 15, 20 cm poniżej powierzchni, albo w miejscach, gdzie warstwa grubszej ziarnistości spotyka się z warstwą drobniejszą, ta sól zaczyna rosnąć na, na ziarenkach piasku i zaczyna je sklejać w taki korzuch, że po kilku, kilkunastu sezonach ta, ta woda, jak, jak odparuje z tej warstwy tworzących się właśnie tworzącego się takiego korzucha solnego, no to potrafi już wytrzymałością przypominać lichy cement. Trzeba wtedy użyć młotków murarskich albo kilofów delikatnie, żeby to najpierw pokruszyć, a potem szpachelkami dopiero zebrać. A pod spodem jest następna warstwa piasku i odsłaniamy następną warstwę. To jest też dobry wyznacznik. Te, te korzuchy solne są dobrym wyznacznikiem, że właśnie to prawdopodobnie jest granica pomiędzy jedną warstwą piasku a drugą warstwą piasku. I trzeba uważać, bo one właśnie często potrafią powstawać takie korzuchy solne na. Obiektach, które wykonane są na powierzchni obiektów, które wykonane są z ubitej ziemi. Czyli na przykład chcemy, nie wiem, napoić zwierzęta, przynosimy odrobinę gliny, wyklejamy tą gliną i ubijamy jakieś, jakieś zagłębienie w ziemi, wlewamy tam wodę, zwierzęta piją, to jest jednorazówka, zostawiamy, idziemy. Przysypuje to piasek nawiewa, nawiewny, pada na niego deszcz, ale woda wsiąka tylko do tej, do tej powierzchni ubitej. I on zaczyna parować, a tam zostawia sól. I właśnie, kiedy zdejmujemy powoli tą warstwę piaskową, dzięki tej soli jesteśmy w stanie zatrzymać się na tej powierzchni tylko ubitej, albo tylko wylepionej minimalnie gliną. Normalnie byśmy prawdopodobnie albo jej nie zauważyli, jeżeli ma ten sam kolor, co, co piasek, bardzo trudno jest taką powierzchnię odgrzebać. A tutaj istnieje możliwość odgrzebania właśnie takich bardzo tymczasowych struktur. Mamy coś takiego w Berenike, być może było to rodzaj takich właśnie płytkich baseników, które umożliwiały zbieranie wody z tych jesiennych deszczów. Pewnie jeden sezon tylko, pewnie w jednym sezonie tak naprawdę, może dwóch, bo potem to zostało bardzo szybko zasypane przez następną warstwę piasku. No ale to absolutny unikat. Nieodkopane mamy jeszcze te, to pole z tymi basenami, mamy jeszcze nieodkopane całkowicie. Przypuszczam, że po środku znajduje się okienko wiodące do podziemnego tunelu, który zbierał tą wodę. Czyli to rodzaj jest rodzaj cysterny? Taki? Ten tunel łączy jedną cysternę prawdopodobnie z drugą albo z jakimś zbiornikiem podziemnym. Hmm. Jeszcze nie dotarliśmy do jego końca. Musimy otwo... od... odgrzebać ten otwór inspekcyjny i przez niego wyeksplorować górę piasku, która tam właśnie z góry wpadła do tego tunelu. W tej chwili mamy około 8 metrów. Przypuszczam, że te otwory inspekcyjne były w takich samych odległościach od siebie, tak jak w kanatach irańskich na przykład. To jest podobny system. Coś takiego się zdarza też pomiędzy cysternami w Cyrenajce Helenistycznej, czyli dzisiejsza, dzisiejsze pogranicze Libii i Egiptu, mniej więcej tam. I myślę, że tutaj mamy coś podobnego. Upewnimy się, jeżeli uda nam się to wyeksplorować. Tunel jest dość ciasny, wlewanie do niego i prowadzenie tam eksploracji, wydobywanie ziemi będzie najbardziej możliwe właśnie przez ten otwór inspekcyjny, być może w tym roku się uda coś takiego zrobić. Jak zabezpieczacie wykopę przed warunkami pogodowymi, zjawiskami atmosferycznymi? Na przykład deszczem, ale też przecież tam jest mnóstwo piachu. No, Musimy na nawiewać tego piasku. Nawiewa, to się czyści. Tak? Niestety trzeba to wyczyścić po każdej burzy piaskowej i ten piasek nawiewany jest wydobywany. Jest to Z deszczami praca? nie ma problemu. No jest troszeczkę, ale wydobywamy go na szczęście szybciej niż go nawiewa, hmm. więc nie ma kłopotu. Z deszczami na szczęście nie ma problemu, dlatego że pracujemy w sezonie, w którym deszcze już nie padają. Berenika jest jednak bardzo sucho. Deszcze padają w listopadzie. Czasami zdarzają się na początku grudnia jeszcze. My przyjeżdżamy pod koniec grudnia, pracujemy w styczniu, czasami lutym. No i wtedy już nie pada właściwie w ogóle. Zdarzają się lekkie deszcze gdzieś w nocy, ale to są już tak minimalne, że nie ma się co przejmować. Natomiast na odjezdnym zasypujemy wszystkie wykopy od nowa. Zakładamy materiałem tekstylnym jakimś, te, te wszystkie struktury, które chcemy jeszcze od, odkopać, zadaszamy te najgłębsze na przykład studnię, którą odkryliśmy. Ona ma swoje osobne zadaszenie, drewniane, przykryte blachą i to zasypujemy piaskiem, ale nie dlatego, żeby nie wiem chronić przed piaskiem czy deszczem, czy też żeby ktoś nie wpadł oczywiście, ale najgroźniejszym przeciwnikiem jest sól. Dlatego że z ziemi pociąga cały czas wilgoć z mgieł, które przychodzą z nadmorza, osadza się, osadza się sól. sól. I ta sól, która wnika w kamienie, potrafi, no, potrafi rozsadzić taki kamień dosłownie na proszek. Kilka lat wystawiony na, na działanie słońca i tej wilgoci, właśnie przede wszystkim tych strasznych mgieł, taki kamień anhydrytowy. Wszystkie struktury w Berenike są zbudowane albo z kawałków korala, albo ze skały anhydrytowej. To jest tak naprawdę odwodniony gips. Więc odrobina wilgoci, odrobina słońca, odrobina soli, i ten kamień zamienia się w mocno słony gips. A tak naprawdę po kilkunastu latach zaczyna wyglądać jak kubka białego gipsu, takiego murarskiego, tylko z dodatkiem soli. Sól nie tylko wrogiem rowerzystów i no nie, mechanizmów nie. Archeologów bardzo. Archeologów także. Na wszystkich terenach takich portowych właśnie w Czerwonym Morzu to jest straszna plaga. Znaleziska, które są wykonane z metalu, te zabytki metalowe jeśli nie są z metali kolorowych, ale kolorowe też cierpią na tym. Najbardziej żelazo oczywiście. No są w fatalnym stanie najczęściej. Jak je konserwujecie? O to musi być czyścimy. niezwykle delikatne, kiedy no to konserwujecie. Tak, no tak, przeważnie delikatnie czyścimy z tych wszystkich tlenków. To jest sprawa konserwatora już. Nie, nie będę tu się wcinał w chemiczne detale. E, czyścimy i potem zabezpieczamy już przy pomocy preparatów chemicznych tą powierzchnię, żeby nie zaczęła się utleniać dalej. No bywa niestety dość często, że taki... Wyjęty kawałek metalu jest już tylko tlenkiem. Czyli on już tam wewnątrz zupełnie stracił swój kształt pierwotny. Nie ma tego metalowego rdzenia, po którym można by rozróżnić, co to tak naprawdę było. Jest to bryła tlenku, bryła rdzy. Przy czyszczeniu po prostu okazuje się, że tam już nic nie ma zupełnie. Ale bywa i to bardzo szkodzi też monetom. Sól bardzo szkodzi monetom, zwłaszcza takim, które wykonane są no z nie najlepszych stopów, nie najczystszych. Późno rzymskie monety są fatalne. Wczesno rzymskie bywają niezłe, natomiast powierzchnia potrafi być już mocno zeżarta. Genialnie zachowują się hellenistyczne monety. Bardzo dobry stop najprawdopodobniej, poza tym są duże, głęboko bite. Zdarza się, że paznokciem po prostu wystarczy tylko podważyć tą warstwę, cieniutką warstwę tlenku i okazuje się, że moneta jak z po prostu wyciągnie. Super, no to jest czas czyta prosperity. Się, tak, czyta się inskrypcje tak na tych monetach, czyta się napisy. Także są, mam szczęście, bo te, te moje monety są w dużej części dobrze zachowane. Te moje monety. No, tam każdy ma to jest na tyle duże stanowisko, na tyle duża ekipa, że tam każdy ma swój obiekt zainteresowania, swój okres zainteresowania. To zresztą jest bardzo dobre dla badań stanowiska, jeśli się wszyscy dogadują, oczywiście, ale to jest bardzo dobre dla badań stanowiska, dlatego, że. No, badanie jakiegoś okresu, zwłaszcza na tak specyficznym stanowisku, wymaga dużej wiedzy nie tylko na temat archeologii, ale na temat historii, handlu, kontaktów. Całego kontekstu. Całego kontekstu. To jest przede wszystkim ogromna ilość wiedzy. Myśmy pojechali tam pierwszy raz w 2009 roku. Dołączyliśmy do tej, jakby rozpoczynaliśmy drugą fazę tego projektu, który był przed, przerwany. To był kiedyś projekt holendersko-amerykański. Pracowali tam bodajże 8 lat. Potem były jakieś problemy administracyjne, oni kilka lat nie przyjeżdżali na to stanowisko i to stanowisko w 2008 uzyskało podobnie pozwolenie Egipcjan na, na pracę. Myśmy tam pojechali, jako polscy archeolodzy, projekt miał być już w tym momencie polsko-amerykański, a tak naprawdę polsko międzynarodowy, bo Badaczy jest tam właściwie w tej chwili z całego świata. Sporo Holendrów, Anglicy, Niemcy, Francuzi bywają. Włochów mieliśmy, Hindusi się zdarzają. Chińczycy? Nie, jeszcze nie. Hmm. Ale prawdopodobnie będziemy mieli w przyszłym sezonie archeologa z Singapuru. Także ta ekipa jest ogromna, i, no i każdy zajmuje się troszeczkę inną częścią. Funkcjonowania, aktywności tego miasta. Są, są tacy, którzy są głównie epigrafikami, czyli znają się na czytaniu tego wszystkiego, co odkopujemy. Są tacy, którzy są terenowcami, archeologami terenowymi, więc znają się na technikach wykopaliskowych i na kopaniu. Antropolodzy fizyczni? Tak. Znaleźliście jakieś kości ludzkie? O i mamy dużo. Mamy przynajmniej dwa cmentarzyska z dwóch okresów wczesno-rzymski i ten blemińsko-późno-rzymski powiedzmy, ale obok jeszcze funkcjonuje trzecie, stanow trzecie cmentarzysko, bardziej lokalne, najprawdopodobniej funkcjonujące równoczasowo z tymi dwoma. Te dwa wyglądają jak cmentarzyska miejskie, natomiast tamto wygląda jak cmentarzysko koczowników, którzy koczowali, obozowali dookoła miasta. Są zupełnie innego rodzaju groby. Także te trzy cmentarzyska tam ciągle funkcjonują. Jak się, jak się różnią te groby? Groby na w czesno to są po prostu jamy w ziemi, czasami z trumną, bardzo rzadko, drewnianą trumną, najczęściej ze szkieletem zawiniętym w tkaninę tylko, oczywiście już jej w tej chwili nie ma, czasami przykryte kilkoma kamieniami z niewielkim wyposażeniem, na przykład, nie wiem, ceramicznym naczyniem, nożykiem, jakąś czarką do picia, albo w ogóle bez niczego, te, te szkielety leżą po prostu w ziemi. Na tym późno-rzymskim, na tym blemińskim stanowisku na tym cmentarzysku są groby bardziej monumentalne. Wygląda na to, że to są groby rodzinne, dlatego że jest po kilka pochówków w jednym grobie. Wyglądają, że, że nie do końca jednoczasowe. E, czyli główny pochówek w końcu na wprost drzwi, na przykład, gdzieś z boku drzwi, kilka innych dołożonych. No i to są takie małe domki, takie takie mauzolea, właśnie grobowce, takie trochę jak dzisiejsze muzułmańskie cmentarze yy, przypomina, natomiast to trzecie cmentarzysko to są kamienne kurchany, niezbyt wysokie, w formie, dzisiaj w formie takiego obwarzanka yy, ułożonego z kamieni, no najprawdopodobniej to jest efektem rabowania po prostu komory, która była w głębi yy, i tych grobów jest bardzo dużo też. E, niestety one mają największego pecha ze, ze wszystkich, dlatego że były rabowane, bo je było dobrze widać na powierzchni, były rabowane chyba najczęściej i najskuteczniej i w większości z nich nie ma żadnych pozostałości już, także bardzo trudno je wydatować, e, chyba z dwa tylko udało nam się znaleźć takie, w których cokolwiek zostało, no i tamte akurat były dość wczesne, e, może pierwszy, może drugi wiek. Co ciekawe, importowane, importowane rzeczy. Importowane naczynia szklane, ceramika, bardzo luksusowa. U tych nomadów. Tak, najprawdopodobniej to nie są groby biedaków, jakichś zwykłych koczowników, poganiaczy, wielbłądów, tylko to są groby ludzi, którzy się na współpracy z miastem potrafili wzbogacić mimo wszystko. Hmm. No to dobrym odpowiednikiem są Tuaregowie funkcjonujący na szlaku pomiędzy Wybrzeżem Margierskim i, i Marokańskim, i Timbuktu na przykład. Wożący, nadzorujący karawany, wożący, dostarczający zwierząt. Ci blemiowie prawdopodobnie funkcjonowali w trochę podobny sposób. Właśnie w tym okresie wczesno-rzymskiej prosperity. Oni byli mieszkańcami gór, byli tymi koczownikami, tymi barbaroi, no, czasami niebezpiecznymi, ale nie do końca. Raczej, raczej nie stwarzali większych problemów. Notuje się jakieś incydenty z nimi, oni tam kogoś napadli albo coś tam się w... bywa w tych meldunkach rzymskich, że coś tam się czasami zdarza. Natomiast generalnie nie było z nimi większych problemów, i oni brali udział po prostu w, całych tych, w całym tym handlu. E, najprawdopodobniej jako obsługa, przewodnicy, ochrona czasami. I zarabiali, I, i, postawiali. i potrafili się pokazać. No to na pewno, to na pewno. No i stąd najprawdopodobniej przesiąkanie do nich, do ich królów, e, zwyczajów grecko-rzymskich, architektury grecko-rzymskiej. Oni nie byli bardzo mocni w architekturze, najprawdopodobniej na początku. No bo jak każdy koczownik, jak Ababda, którzy tam mieszkają w tej chwili Beduini, nie tak wolą te swoje domy przewiewne, rodzaj szałasów z mat, z liści kiedyś i, i, i z drewna. Dzisiaj ze wszystkiego, co im się uda znaleźć, przeważnie z płyty wiórowej. E, natomiast no, oni tak na początku, do, do, do tych domów, które bu, wybudował, rząd, mieli taki stosunek, że obok domu najlepiej zbudować sobie taki szałas. Albo domy są po jednej stronie ulicy, a nad morzem po drugiej stronie ulicy już stoją takie szałasy jak kiedyś. Jak jest gorąco, to nie siedzi w domu, tylko się siedzi właśnie w tym szałasie i na ryby można wyskoczyć z niego na, na szybko. Także do dzisiaj to jest tak pół na pół. I to jest dobre odbicie prawdopodobnie tego, co się działo w starożytności. Zdarzają się w górach jakieś takie miasta, które. Trudno powiedzieć. Mają więcej zabytków właśnie blemińskich niż grecko-rzymskich. Uważało się, że to są miasta robotników rzymskich, no, czy rzymskich, zromanizowanych Egipcjan tak naprawdę i, i przybyszy z całego Śródziemnomorza, którzy pracowali na przykład w kopalniach. A to była indywidualna tożsamość? E, no nie. W tej chwili nie. wychodzi na to, że materiały z Czasów, kiedy te miasta były miastami, kiedy powstawała ta architektura, większość tego materiału jest tak naprawdę blemińska. Hmm. Czyli ceramika na przykład, większość jest miejscowa. Yy, ta, ta ceramika, którą robiono w górach na, ręcznie albo, albo na kole, ale takim bardzo prymitywnym. Yy, oczywiście, że pomiędzy nią jest ceramika z Doliny Nilu, grecko rzymska taka klasyczna dla Egiptu. No ale przepraszam, oni dużo rzeczy kupowali też w Dolinie Nilu, więc siłą rzeczy, jak kupujesz coca w jednym mieście i jedziesz pociągiem do drugiego, no to ją zabierasz ze sobą, jak rozwalisz ją tam, to nie znaczy, że nie, nie wiem, że w Warszawie była Ameryka na przykład, nie? jak znajdujesz butelki po Coca-Coli. Yy, trochę na tej zasadzie. To nie, nie mówić od razu, że jak znajdujemy rzymską ceramikę, to mieszkali Rzymianie. Także to jest, sytuacja jest skomplikowana, a te, te stanowiska są bardzo ciekawe. No, no niestety Pustynia Wschodnia nie cieszy się uwagą władz egipskich na tyle wielką, żeby pozwolić na jakieś Masowe wykopaliska tam na, na większą skalę. W tej chwili z tego, co wiem, to na całym wybrzeżu egipskim Morza Czerwonego oprócz faraońskich stanowisk. Oni władze egipskie lubią promować i, i, i poczyni, poczytują sobie za swój główny cel promowanie stanowisk i archeologii faraońskiej. Jakby swojej, najbardziej. Egipskiej z, to Egipskiej, jest Egipskiej, Egipskiej z egipskich. Nie, nie, chodzi bardzo o tą tradycję lokalną. Archeologia faraońska i w ogóle pozostałości faraońskie są. No bezdyskusyjnie egipskie. To Egipcjanie zrobili i nie ma z tym żadnych wątpliwości. Ale przecież obecni władcy Egiptu nie mają nic wspólnego z faraonami. Różnie bywa. N naprawdę? N A to naprawdę. nie jest tak, że to koptowie? Też, no, no tak, ale te wszystkie fale pomiędzy muzułmanami są absolutnie też Egipcjanie. Z dziada pradziada są, są takie przypadki, że jak się patrzy na posąg z epoki Starego Państwa, no to etnicznie nie ulega wątpliwości, że to są takie typy antropologiczne, które się spotyka na ulicy za chwilę. Moim zdaniem tych wszystkich grup napływowych, chociaż ich było bardzo dużo przez wieki, to jednak lokalnej ludności był taki ogrom, że one się wszystkie rozpływały i po prostu dodawały swój etniczny substrat do, do społeczeństwa egipskiego, ale Egipcjan było tak dużo jak w Chinach. Sytuacja jest podobna. Mongołowie przyjechali do Chin, Chinami rządzili, ich władcy się uważali długo za mongolskich władców ale potem rozpływali się bez śladu zupełnie. A Chińczycy dzisiaj twierdzą, że dynastia Yuan, która była mongolska, to tak naprawdę daje Chińczykom prawo do starania się o, o te tereny mongolskie jako chińskie, bo to, to był cesarz Chin przecież. Czyli mówisz, że Ga Gamal Abdel Nasser ze swoim e, nacjonalizmem cóż no, e, miał jakieś uzasadnienie? Powiedzmy, że archeologia za często jest wykorzystywana do różnych nacjonalizmów i nie jest aż tak czarno-biała, jakby się wszystkim wydawało bardzo w wielu przypadkach my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto to dokładnie. A poza tym, w dawnych czasach niekoniecznie pojęcie narodu, grupy etnicznej czy, czy mieszkańców, nawet mieszkańców jakiegoś miasta, niekoniecznie poczytywali sobie swoją tożsamość. tożsamość jako, tak samo jakbyśmy my na to popatrzyli. Tak jak w Berenice, tym później właśnie funkcjonowali mieszkańcy miasta, którzy mieli bardzo różne korzenie. Tam obok siebie żyli kupcy, no właśnie z całego Czerwonomorza Morza i Oceanu, północnego basenu Oceanu Indyjskiego, i tam zostawali. W drugim, trzecim pokoleniu, no to właściwie jak on miał, nie wiem, blemijską żonę na przykład, albo żonę z rodziny południowo-arabskich kupców, którzy też tam mieszkali już 150 lat. To był obywatelem Berenike, a tak naprawdę ani Egipcjaninem, ani Arabem, ani Hadramitą. Berenikanin. Trochę trudno powiedzieć, jaka tradycja religijna mogła u niego jakaś, jako, być jakąś identyfikacją. Ale bardzo możliwe, i to zresztą widać w naszych znaleziskach, że te gminy, które tam funkcjonowały, no one nie były bardzo klasyczne. Kościół jest powiedzmy nieźle rzeczywiście kościołem, kościołem takim, że można identyfikować go, ale nie do końca jest identyczny z kościołami tego samego okresu, na przykład w Palestynie. Czyli. Nie wiadomo, czy, czy i kult, i, i wiara, i to, jak oni wyznawali ten kult, czy by się spotkało z uznaniem, no nie wiem, bizantyjskich duchownych, gdyby im to pokazali. Wcale nie jest powiedziane, także jak ktoś był, chodził do świątyni i czcił bóstwa południowoarabskie w Berenike, e, a sam będąc tym, tym Arabem w trzecim pokoleniu, czy, czy zostałby uznany nawet za swoich współwyznawców, zostałby uznany za prawowiernego. To jest strasznie skomplikowana sprawa. Także jak się próbuje te. Dawne czasy podciągnąć trochę do dzisiejszych, to można znaleźć bardzo dużo analogii. Od z nich się możemy bardzo dużo nauczyć. Powinniśmy przyglądać się tym czasom właśnie, żeby no, nie wiem, uniknąć błędów, które robimy dzisiaj. Oni mieli takie same problemy często jak my dzisiaj. E, natomiast trzeba to robić ostrożnie. E, no i jednak sugerowałbym politykom, żeby zostawili tą robotę archeologom i historykom, my się wystarczająco kłócimy ze sobą no, bez żadnych dodatków politycznych. Jakie to są niebezpieczeństwa, których e, warto unikać, o czym informuje nas archeologia? No, na przykład, e, no, oprócz wszystkich dyplomatycznych problemów, e, w, wojna, która wybuchnie gdzieś w krytycznym regionie dla całego szlaku, czy krytycznym regionie dla no, funkcjonowania takich przedsięwzięć, e, wystarczy, że to, to może być lokalna wojna, absolutnie, ale na przykład, przednie możliwość żeglowania. I właściwie kończy, kończy działalność całe, całego szlaku, który był międzynarodowym przedsięwzięciem. Co prawda, już Turcja razem z ONZ dobiła targu czy. Tutaj z, nakłoniła Ukrainę i Rosję do tego, żeby jednak przepuszczać ukraińskie statki z, no tak. ze zbożem, tak? ale nie jestem w stanie powstrzymać się przed skojarzeniem, właśnie tego, o czym no tak. mówię, zjawiska z obecną To, sytuacją. o czym mówimy w ogóle, ten transport zboża, to jest no, nic innego niż Grecy robili dokładnie w czasach starożytnych. Ukraina była spichlerzem Grecji, dzisiejsza Ukraina w okolicy, powiedzmy, północnego nad Czarnomorza, były kolonie greckie, które tam istniały, były założone przede wszystkim, żeby sprowadzać zboże stamtąd. Stamtąd sprowadzano zboże, które żywiło Grecję I, i dużą część tego wschodniego Śródziemnomorza. Także to nam się wydaje, że to jest nasz wymysł i nasz problem. No nieprawda. W dawnych czasach istniały te same problemy. Zwłaszcza jeżeli funkcjonujemy w podobnym układzie geograficznym, w podobnym układzie portów, a funkcjonujemy, dlatego że bardzo często jest tak, że dzisiejsze porty są albo bezpośrednio na starożytnych, albo tuż obok i, i tak naprawdę podlegają tym samym warunkom, jakim podlegały w starożytności. Powiedzmy, że my mamy żeglugę silnikową dzisiaj, więc nie jesteśmy tak zdani, uzależnieni od, od kierunku siły wiatrów. No, natomiast czynniki klimatyczne, na przykład potrafią, no nie wiem, wyniszczyć region, który dostarcza właśnie zboża, albo innego rodzaju towarów. I problem jest ten sam. Także to dużo się można nauczyć z tego, jak funkcjonowały dawne społeczeństwa. My teraz odchodzimy w archeologii od Takiego skupiania na jednym stanowisku, skupiania na zabytku, skupiania na, skupiania na poszukiwaniu czegoś, co można władować do muzeum i pokazać innym, tak jak to było w okresie wiktoriańskim, jak to było w, jeszcze, w, jeszcze w początkach XX wieku. My teoretycznie prowadzimy badania, które no, nie przynoszą tak naprawdę aż tak spektakularnych znalezisk, jak to kiedyś, chociaż zdarzają się, i, i, i bywa, że, że to rzeczywiście jest co obejrzeć. Natomiast nasze badania skupiają się w tej chwili na poznaniu zależności. Pomiędzy człowiekiem, środowiskiem, ekonomią tamtych czasów. Hmm, czyli, tak jakby. Może nie jest to najfortunniejsze stwierdzenie, ale trochę przestaliście być totemiczni, a staliście się bardziej antropocentryczni. Trochę tak. Mm, I. O ile kiedyś, znaczy powiedzmy, jeszcze, jeszcze nasza zależność względem nauk historycznych, typowych historii, to jest zawsze, zawsze taki spór, to jest ważniejszy historyk czy archeolog. No historycy uważają, że skoro archeologia jest nauką pomocniczą historii, więc oczywiście historycy są najważniejsi. Oni dostarczają głównej ilości informacji, e, najważniejszych informacji. E, no fajnie, zgodzę się z tym w pewnym, w pewnym zakresie. E, ale to jest troszeczkę tak, że te zjawiska, które my obserwujemy do, pojawiają się często, jesteśmy w stanie je wyłapać i jeszcze zanim one trafią do źródeł pisanych, bo my znajdujemy, no pierwsze ich ślady na, na poziomie zwykłego człowieka, funkcjonowania, nie wiem, mieszkańców jakiegoś miasta, funkcjonowania mieszkańców jakiegoś regionu, e, zaczyna się dziać, o nie wiem, jest mniejsza ilość domów, zaczynają znikać mniejsze miasteczka, e, zaczynają się pojawiać ślady suszy, zaczynają się, no, no, mnóstwo takich śladów jest. E, jeszcze zanim ktoś o tym w jakimś źródle napisze, nabywa no także źródła, które mówiły o, o tych problemach, w ogóle nie przetrwały do naszych czasów. Więc tu mamy często fory, po prostu. E, I w drugą stronę, te informacje, które są opisywane w, w źródłach historycznych, generalia, e, najważniejsze rzeczy, e, my jesteśmy w stanie odnieść. Tam historię bardzo często pisały elity dla elit, no ci którzy umieli pisać dla tych którzy umieli czytać. E, natomiast my jesteśmy w stanie uzupełnić to o reakcję tych tych zwykłych ludzi e, mieszkających w zwykłych miastach albo trudniących się a, prozaicznymi zawodami różnymi. Chociaż nie uważałbym kupiectwa za akurat w tamtych czasach za prozaiczny zawód. E, natomiast jesteśmy w stanie nanieść te Dywagację historyków, zweryfikować je właśnie przez te, te takie drobne, marne ślady w materiale archeologicznym. Straszna robota, często nie przez, nawet przez samych badaczy uważana za nudną, natomiast efekty bywają spektakularne i bywają bardzo ciekawe, i to te efekty właśnie najczęściej odnoszą się do i dają się porównać z tym, co się dzieje dzisiaj. I można powiedzieć, że to one uczą nas, co się może stać. Czyli to, to, to grzebanie w skorupach i właśnie jakichś marnych pozostałościach gdzieś na takich stanowiskach, jeżeli to są stanowiska dobrze ulokowane. Dlatego ja jestem zdania, że powinniśmy badać przede wszystkim stanowiska właśnie na peryferiach krajów, na szlakach handlowych, na takich skrzyżowaniach kultur i, i, i szlaków. Gdzie te wiadomości do, do, dotyczą tyl, nie tylko regionu. One, ale są, dotyczą, one są tak dy, dynamizmem tych czasów. Tak, tak. One dotyczą ogółu, one dotyczą zjawisk, które toczyły się na duży, dużych obszarach. Właśnie na takich wielkich, interkontynentalnych szlakach handlowych. Dostajemy informacje o reakcji nie tylko jednego regionu na jakieś zjawisko, ale też tego, jak. Jak na, to, na te wydarzenia, na to zjawisko reagowali jego kontrahenci, na przykład, albo albo inne porty, które się kontaktowały z tym portem. Efekt ma tyle, obserwuje tak, się. Tak, trochę tak. To jest, to jest najfajniejsze. Dlatego en, kiedyś polska szkoła archeologii słynęła z badań. Wielkich stanowisk, no właśnie jakichś tak najważniejszych, stolic, stolic, dużych miast. kompleksów świętych. No bo przynosiło to, to fajne znaleziska Prestiż. prestiżowe. Natomiast dzisiaj to, to się jeszcze ciągle trzyma. Natomiast dzisiaj wielu z tych młodszych archeologów próbuje przejść na to te badania, właśnie stanowisk, może mniej spektakularnych, ale za to bardzo dobrze ulokowanych pod względem. E, no tej działalności, czyli właśnie portowych stanowisk, czyli właśnie skrzyżowań szlaków, czyli właśnie jakichś strategicznie ulokowanych miast, które miały znaczenie strategiczne, twierdzi jakichś wojskowych, peryferyjnych miast, na przykład na wylocie na, na szlaki sacharijskie. W tej chwili Uniwersytet Warszawski, my mamy Berenikę. Uniwersytet Warszawski zaczyna badania, to chyba Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej razem z Instytutem Archeologii zaczną badania w Sidzilmassa w, w Maroku. Wspaniałe stanowisko, jedno z ważniejszych wyjść na szlaki transsaharyjskie na południe. Są badania w Tunezji, ale to bardziej chociaż, chociaż tam też jeszcze można sporo powiedzieć. No, znajomy w tej chwili próbuje dołączyć do ekipy, ale mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Ekipy, która bada z Pasinu harax czyli taki port jak Berenike, tylko na wylocie z szlaków mezopotamskich na, na Indie i na Zatokę Perską. Fantastyczne stanowisko, tak, tak naprawdę odpowiednik Berenike, właśnie. Tylko tam są troszeczkę mniej sprzyjające warunki terenowe. Tam podniósł się chyba poziom wod, wód gruntowych, i nie wiemy do jakiego stopnia da się przebadać te najwcześniejsze warstwy. To się wszystko okaże jednak. Trzymam kciuki, nie będę na razie zapeszał, bo staramy się o stanowisko równie dobre jak Berenike, tylko o wiele dalej. I na drugim końcu tych szlaków tego, tego naszego szlaku handlowego, więc gdyby się udało zdobyć, dołączyć do zespołu tam badającego i, i zdobyć pozwolenia na prowadzenie naszych badań tam też, znaleziska będą na pewno fantastyczne. Bo już wiemy, wszystko wskazuje na to, że ten port ma dłuższą historię niż Berenike i będziemy mogli prześledzić właśnie przybycie na przykład grecko-rzymskich kupców na południe tam, przy, i na wschód. Będzie, może uda nam się archeologicznie złapać tą sekwencję ten moment, kiedy zaczęły docierać tam grecko-rzymskie towary, kiedy, yy, kiedy wpływy antyczne, wpływy śródziemnomorskie zaczęły się na tamtych terenach pojawiać. Czy będziecie tak, mogli to połączyć z informacjami? Tak, nie, to z tak, to będzie w uzupełnieniu właśnie wiadomości, które mamy z Bereniki. To będzie absolutnie unikalny, genialny materiał. To, to, to będzie przyczynek do badań tego szlaku jeszcze z dwóch stron, zupełnie. Więc będziemy mogli obserwować przyczynę, nie, impuls z jednej strony i reakcję po drugiej stronie na to, na nie wiem, na rodzaj towarów, na właśnie problemy jednego regionu. Odpowiedź, co się działo w tym momencie w drugim regionie? Czy to spowodowało, na przykład, zmianę kierunku kontaktów handlowych? Czy jak nie handlujemy z jednymi, to szukamy następnych kontrahentów? Czy, czy to wręcz powoduje, że skoro ci, którzy od nas odbierali towar dotąd, nie przyjadą, nie pojawiają się, no to obserwujemy zapaść całego regionu, bo nie ma gdzie tego sprzedać? Zaczyna wracać. Handlowa. Tak. Czy istnieje jakaś rywalizacja? Czy próbujemy właśnie coś zmienić w tym momencie? Czy sami próbujemy wyjść? W morze i zacząć poszukiwać kontrahentów gdzie indziej, albo szukać tamtych, których mieliśmy. Wiemy, że tak się działo na jedwabnym szlaku, że polityczne sojusze i handlowe sojusze nawiązywały były w ten sposób, że jak ich brakło, a okazywały się potrzebne, to wysyłano poselstwa, które miały znaleźć z powrotem tamtych, którzy byli naszymi współpracownikami, sojusznikami, kontra kontrahentami kiedyś i próbowano ich znaleźć, nawet jak zniknęli, wyemigrowali gdzieś, odeszli. Także być może tutaj działo się coś podobnego. No to jest unikalna okazja do, do obserwacji tych zjawisk, które się w archeologii, jak można przypuszczać, trudno manifestują. Miejmy nadzieję, że, że uda nam się cokolwiek na ten temat powiedzieć. No wszystkie te pozostałości towarów, którymi handlowano, gdyby się. albo chociaż naczyń, które, w który je transportowano, dają możliwość prześledzenia tych kontaktów w jakiś sposób. A kto wie, co znajdziemy jeszcze. Czy w momencie, w którym odkrywasz właśnie tak, taką zależność, jak, jak myślisz, czy połączenia między, międzykontynentalne, między, między państwami, między miastami, czy one mogą nam dać informację też o tym, jak utrzymywać dzisiejsze relacje handlowe? No pewnie tak, jeżeli uda nam się stwierdzić, w jaki sposób takie miasto funkcjonowało, być może uwarunkowania prawne jego, historycy są w tym akurat specjalistami, ale tak, warunki funkcjonowania, no nie wiem, portów jako takich społeczności, które były zwrócone na morze, mogą nam też pomóc w tym, jak, jak budować i jak, jak prowadzić takie kontakty w dzisiejszych czasach. No bardzo charakterystyczną rzeczą dla wszystkich portów jest ta, ta wolność robienia trochę różnych dziwnych rzeczy. Te porty są multikulturalne, multietniczne, siłą rzeczy muszą być. Więc muszą w nich panować jakieś warunki, które no będą, będą wspomagały te społeczności, które siłą rzeczy muszą tam przebywać. Czasami obce, czasami dziwne, czasami trochę niepasujące do całej reszty. Bardzo często zdarzało się, że sam teren w głębi lądu zupełnie inaczej wyglądał kulturowo i, i gospodarczo niż same porty. Do tego stopnia, że ta społeczność się odróżniała ta morska społeczność była zupełnie inna podobna do siebie we wszystkich portach, ale zupełnie inna od społeczności tych. W głębi lądu. No, nie wiem, czy to dzisiejszym władzom pewnie trochę nie pasowało, ale. Pewnie by nie pasowało, ale jest cały czas aktualne. Dzisiaj ludzie też, mieszkańcy w dużych węzłach komunikacyjnych nad ocean, no tak, nad morskim są inni zresztą. To jest też... właśnie ta globalizacja. To ci mieszkańcy właśnie takich węzłowych miast będą siłą rzeczy przemieszaną społecznością. Trochę trudno nad nią jest panować, trochę trudno jest ją ogarnąć. Pewnie generuje to różne dziwne problemy. Natomiast no, kiedyś władze musiały jakoś sobie z tym radzić. Byłoby, by... byłoby fajnie poznać, w jaki sposób to robiono. Pewnie układy, układziki, e, udziały w e, jakichś e, procederach. Myślę też o Tangerze, który na przełomie XIX-XX wieku, no i jeszcze w głąb XX wieku, był przecież miastem takim e, przemytników, szemranym, e, później miastem bitników. E, miejsce w którym można było grzeszyć spokojnie. No wydaje mi się, że łączył ich przede wszystkim interes i to, to często się widzi właśnie w Berenike, że no dygnitarze oczywiście to, to są, noszą grecko-rzymskie imiona, ale kupcy, z kupcami już było, nie mamy ich imion, chociaż nie, zdarzają się, ale, ale głównie widać po materiale, że to była bardzo różnorodna społeczność. Natomiast no skoro nie było jakichś zwalczania się w obrębie tego, tego samego portu, więc oni musieli jakoś działać, współdziałać na rzecz handlu na całym szlaku. Oni się, wydaje się, że po, poczytywali się bardziej jako właśnie mieszkańcy tego szlaku, czy, czy użytkownicy tego całego szlaku, użytkownicy jakiejś jego części, być może no nie każdy pływał od początku do końca. Najczęściej pływali na jakiej, jakimś kawałku. I to była ta morska społeczność, która się rozumiała, a łączył ich właśnie interes. Mieli swoje prawa, mieli swoje obyczaje. I to zapewniało im na spodziewaną, wielką prosperity, ale i pokój. Te, te regiony handlowe były dość spokojnymi regionami. Wszyscy ich potrzebowali, potrzebowali no tych Arabii, ludzi. Tak, W Arabii Południowej zdarzało się, zdarzały się niepokoje, ale generalnie nic nie wskazuje na to, żeby na przykład Berenike, czy któryś z tych, tych wielkich portów ktoś napadał i niszczył. No. Tak jak się to zdarzało z wieloma miastami gdzieś w głębi lądu faktycznie najprawdopodobniej, znaczy no, tutaj odeszli Rzymianie, przyszli ci, ci blemiowie, którzy tam właściwie zawsze byli, po prostu opanowali ten teren zostawiony przez Rzymian, ale nikogo, niczego nie zniszczyli, nie próbowali jakoś tych miejscowych prześladować, opodatkowali ich najprawdopodobniej, ale też chyba jakoś niedramatycznie, bo wygląda na to, że to miasto po, po tym kryzysie właśnie, z który, którego efektem było odejście Rzymian, Przeżywa następny okres rozkwitu. Czyli no, nie, jest, nie, są, nie jest tak zgnębione przez nową władzę w żaden sposób, żeby e, jego działalność upadła. Ci miejscowi, właśnie ci morscy wędrowcy, tam działają cały czas bardzo skutecznie. I zdaje się, przysparzają swoim współpracownikom dość dużych majątków niekiedy. Jest wspominaj kilka takich postaci, które właśnie dorobiło się na, na interesach z blemiami jakoś. Oni są wspominani w Dolinie między innymi taki znany, bardzo barwna postać, pan, pan Firmus, kupiec właśnie, ktoś, ktoś trochę przypominający Giovanni Battista Belzoniego, właśnie. barwna postać, siła, ktoś kto organizował karczemne imprezy, sypał pieniędzmi na prawo i lewo, był właśnie takim kupcem, kupcem ale takim... Takim barwnym przedsiębiorcą, właśnie dorobił się na handlu w tym okresie, gdzieś tu, gdzieś tu z Czerwonomorza. Prawdopodobnie mimo tych wszystkich religijnych, kulturowych różnic, różnic pochodzenia, różnych, różnych praw, potrafili znaleźć jednak wspólny język i znakomicie im się w tym wszystkim żyło. Um, powiedz. Um... Egipcjanie muszą być dosyć zaborczy, jeśli chodzi o kontrolę nad tym, co się dzieje z ich zabytkami, i pewnie też Egipt jest postrzegany w świecie archeologii i nauki jako pewien wyznacznik standardu ekip, które tam kopią, że są dopuszczani ci najlepsi. Jak wygląda polityka archeologiczna? No jest, jest bardzo skomplikowana. Występowanie o koncesję jest skomplikowanym procesem. Trochę rozumiem to rzeczywiście to, to podejście Egipcjan, no bo faktycznie sporo z, tych, z tego ich dziedzictwa jest ciągle na zachodzie. Natomiast no, oni to traktują trochę, że po, po powinno wszystko wrócić do macierzy i powinno znaleźć się w egipskich muzeach. Ja uważam troszeczkę inaczej. Wszystkie muzea egipskie są pełne tak wspaniałych zabytków, żeby gdyby oni tylko to wystawili, to wystarczy absolutnie całemu światu, żeby podziwiał Egipt jeszcze bardziej niż podziwia do dzisiaj. Natomiast te zabytki, które już wyjechały z Egiptu, można traktować jako znakomitą reklamę tego, co można zobaczyć w Egipcie dopiero. E, oczywiście mają prawo do, do prób odebrania tego i nie dziwię się, że to robią. E, natomiast to e, no, biurokracja przede wszystkim. Nie wiem, czy to jest zamierzona biurokracja, czy po prostu biurokracja strasznie utrudnia połączenie finansowania. Badań nasze, z naszej strony, pozwole, yy, pozwolenia i, i badań w Egipcie, z, zgrania się jeszcze z odpowiednią porą roku. Yy, to czasami jest po prostu zgranie tych wszystkich czynników, jest niemożliwe. Yy, I bardzo nierównomiernie rozłożone, rozłożony jest nacisk yy, na badania w Egipcie. Dolina Nilu no to są ogromne ilości stanowisk, ogromne ilości misji archeologicznych. Które siedzą praktycznie co stanowisko. E, oczywiście większość w tej chwili to już są misje egipskie, znacznie mniej jest tych misji zagranicznych niż było to kiedyś. E, natomiast pasy pustyń, e, pustyni wschodniej i zachodniej, to są, to są obszary, na których praktycznie nie ma misji archeologicznych. Jeszcze na pustyni zachodniej, w oazach, e, powiedzmy, że ta, ta tradycja badań archeologicznych jest trochę dłuższa. Natomiast pustynia wschodnia w tej chwili ta, ta nasza część nad, nad Morzem Czerwonym to oprócz tych, chyba z dwóch misji, które badają sta, stanowiska faraońskie, to z grecko-rzymskich misji jest tam w tej chwili dwie. Czyli hiszpańska misja yy, współpracująca z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Sikait, w Mons Smaragdus, takim stanowisku, które było jedną, być może jedyną kopalnią szmaragdów na całym terytorium Imperium Rzymskiego, być może była jeszcze jedna w Europie. Yy, I nasza misja w Berenika. Tam są setki stanowisk archeologicznych zachowanych często fantastycznie. Tam stoją całe budowle z okresu rzymskiego zachowane po dach. Praktycznie nie mają tylko dachów. Nawet turyści, którzy przyjeżdżają do Marsa Alam, do Hurgady, do, do Szarmu, nie wiedzą, że cała ta pustynia jest usiana fantastycznymi zabytkami. Na dodatek w krajobrazie takim, że Wadi Ram to rzeczywiście to te góry mogą być konkurencją dla jordańskiego Wadi Ram. No nic się z tym nie dzieje. Absolutnie nikt tam nie próbuje tego ruszyć. A czy są jakieś różnice w podejściach archeologicznych między grupami narodowymi archeologów? Z tego co mówisz, to już wyobrażam sobie, że te czasy, kiedy była misja francuska, była misja włoska, misja polska, że to odchodzi już do przeszłości, i dzisiaj mamy misje łączone. Ale może się mylę? Nie zawsze. E, francuskie misje oczywiście dopuszczają czas, e, udział archeologów z innych krajów, natomiast no, to są po, pojedyncze osoby na, na, na taką misję. Jednak e, Francuzi trzymają się, e, no, prawdopodobnie dlatego, że, że lubią sobie dyskutować między sobą po francusku, są bardzo przywiązani do swojego języka i mają bardzo dobrze rozwiniętą archeologię, ale mają jeszcze lepiej rozwinięte kontakty dyplomatyczne, które wspierają tę archeologię. Mało kto wie, że francuscy archeologzy mają status dyplomatyczny. Co? Tak, Francja jest chyba jednym z niewielu krajów, który dostrzega potencjał archeologii jako rodzaju dyplomacji. Tak jak było kiedyś w czasach Imperium Brytyjskiego. Przecież archeolodzy brytyjscy byli jednocześnie rodzajem dyplomatów, czasami szpiegów nawet, żeby nie pokazywać tutaj palcem Lorenza. Natomiast oprócz tego, no podobnie jest z misjami włoskimi. One się też w większości składają z Włochów. Natomiast są misje... Przeważnie kierowane przez Amerykanów albo Anglików, które są bardzo międzynarodowe. I w Sudanie, i w Egipcie, i, i w innych krajach. To są, i często to są największe misje, takie międzynarodowe to są duże projekty, grantowane właśnie przez jakieś instytucje międzynarodowe, ale ich jest relatywnie chyba najmniej ze wszystkich. To, jest, to są jednak misje krajowe w większości. No tylko i kiedyś bardzo mocno liczyliśmy się na tym rynku. Mieliśmy dużo misji w Egipcie i w Sudanie, natomiast bardzo dużo z tych misji, no ze względów administracyjnych, też tamtejszych, bardzo dużo z tych misji pokończyło swoją działalność, ale jednak brak finansowania takiego pomyślanego dobrze, umożliwiającego trwanie misji, na przykład pomiędzy grantami. W tej chwili u nas się duży nacisk kładzie na te badania finansowane przez granty, przede wszystkim Narodowego Centrum Nauki. Znakomite granty, bardzo duże. One nawet przyciągają zagranicznych naukowców. To też ma swoje, swoje odbicie w naszej sytuacji. A to jest ciekawe, to znaczy, że mamy czymś się pochwalić? Mamy się czym pochwalić, natomiast te granty bardzo duże, bardzo spektakularne nie są połączone z większą ilością grantów bardzo małych. Na Zachodzie wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim przyznaje się granty, sezonowe, takie nieduże, ale te granty, otrzymanie tych grantów nie jest związane z tak długą, trudną procedurą jak u nas otrzymanie tych grantów dużych. Więc w momencie, kiedy kończy się jeden grant, a nie zaczął się jeszcze drugi, nie trzeba zamykać misji, tak jak u nas, albo kończyć całego projektu. Natomiast tymi małymi grantami, można podtrzymywać zespół, taki szkieletowy, mały zespół, który dalej prowadzi badania do momentu, kiedy uzbiera się materiału na otrzymanie następnego grantu na to stanowisko. My tracimy przez to stanowisko. Natomiast właśnie na Zachodzie można z różnych fundacji, z różnych instytucji dostać kilka takich małych grantów i dalej prowadzić te badania, aż do momentu, kiedy wystaramy się o duży grant. To jest, to jest troszeczkę wada naszego systemu, chociaż rzeczywiście jest fantastyczny. U nas w Instytucie mamy bardzo wielu naukowców, włoskich przede wszystkim. Natomiast no, przy, jakby to powiedzieć, przy naszym stanie bibliotek, niektórych archeologicznych, no, to konkurencja z, z naukowcami z Włoch, Anglii, Niemiec, którzy by się starali u nas w Narodowym Centrum Nauki o otrzymanie finansowania na swój projekt, a mogą i być zatrudnieni potem w naszych instytutach, no my nie mamy z nimi szans. Nasz dorobek jest siłą rzeczy zawsze mniejszy. Niż tych naukowców zagranicznych. Mnie udało się, jako. Dowiedziałem się dopiero po fakcie pierwszemu Polakowi wydać artykuł w takim bardzo prestiżowym czasopiśmie American Journal of Archaeology. No ale to połączone było z. Procesem, który trwał chyba trzy razy dłużej niż, niż Amerykanie, bo to były odpowiednie tłumaczenia, zastosowanie się do odpowiednich ich wymogów. Amery Dla Amerykanów jednak jest to prostsze, poza tym uzupełnienie wszystkich danych, o które oni sobie życzyli. Pisanie na tym poziomie no, wymaga rzeczywiście grantów i kilku, nawet więcej niż kilku lat badań, żeby zgromadzić materiał, który umożliwia wydanie artykułu. Tak dużego, tak zbiorczego, tak nowatorskiego, żeby opublikować je w czasopiśmie o takim prestiżu. U I nas tego jeszcze nie ma u nas. Nie możemy. U nas nie ma tego, przed... są te duże granty. Po zrobieniu takiego grantu na pewno możemy umieścić taki artykuł i zresztą to, to, to się udawało. Natomiast nie mamy tego, tego sposobu przetrwania pomiędzy tymi dużymi grantami, żeby nazbierać materiału właśnie na następny taki. Ten duży grant wtedy pomaga rozwinąć badania, które zaczęliśmy, nakierowaliśmy się przy pomocy tych małych badań pomiędzy. Rozwijamy potem przy pomocy grantu, właśnie na przykład wprowadzamy najnowsze metody dokumentacji, wprowadzamy najnowsze metody prospekcji. Rozwijamy te badania na, na danym stanowisku, w którymś kierunku, który dla nas najbardziej rokuje. Faktycznie z tego są fantastyczne efekty, i publikujemy wtedy albo Kilka artykułów do najwyżej punktowanych, naj, naj, najbardziej znanych, najbardziej prestiżowych czasopism, albo wydajemy monografię. Natomiast kończy się to i tak naprawdę należałoby w tym momencie, zważając na kompletny brak środków, zwinąć walizki, i zapakować i zostawić wszystko, i wrócić do Polski i zacząć chodzić i kombinować nad innym stanowiskiem, nie wiem, innym, innym projektem badawczym. A otrzymanie stanowiska nie jest rzeczą permanentną. W Egipcie według egipskiego prawa to co też jest bardzo rozsądne, jeżeli ktoś się nie pojawi albo nie prowadzi sensownych badań przez okres trzech lat na danym stanowisku traci na niego koncesję. I raczej koncesji powtórnie na to stanowisko nie dostanie. Dlatego że zaniedbał stanowisko przyznane mu w dobrej wierze. Także no to jest to jest niebezpieczne. Jako archeolog w Polsce żyjesz tak naprawdę, no, niekoniecznie ty, ale żyje się z grantów. No nie. Granty są przyznawane na prowadzenie badań. Teoretycznie w grantach można zapisywać pensje. Natomiast bardzo różnie jest z grantami, których te pensje są zapisywane. Raczej, raczej ludzie praktykują, no praktykuje się pisanie grantów tylko na same potrzeby badawcze. Żyjemy jednak z pensji, no, które, jakby to powiedzieć, to nie na wiele wystarczają. Powiem tak, że adiunkt. Archeolog na, w instytucji naukowo-badawczej zarabia jedną trzecią mniej niż kucharz w Kebabie. Hmm. I z tego hmm. czasami musi sobie sfinansować jeszcze. Kebaba. Z, no kebaba też, ale zakup książek, zakup jakichś publikacji, zakup dostępu do bazy danych, które nie wszędzie są jak Najlepiej by było jakieś stypendium zagraniczne. Można się starać oczywiście o grant albo jakieś dofinansowanie na te stypendium, ale stara się kilkaset osób, a dostają dwie albo trzy albo pięć. A cała reszta zaczyna się starać od nowa. Także no powiedzmy, że Francuzi jednak mają lepiej. Dlatego francuskich misji jest wszędzie pełno. I dostają bardzo dobre stanowiska, bo za nimi idzie też prestiż państwa, za nimi idzie wsparcie. Dyplomatyczne państwa, czyli no, wsparcie ambasad, które pomagają załatwiać koncesje. Jest to w interesie państwa. Jest to w interesie państwa, jest to w interesie ich nauki. To jest jednak myślę, że przynajmniej w Egipcie, no to w Francuzi są chyba jednak większą potęgą niż Niemcy. Chociaż DAI, Deutsche Instytut, Institut, to jest też instytucja, która się bardzo liczy. Pamiętam, byłem, czytałem tam. Tak, Daj, Daj, czas, ma, tak? Daj ma wspaniałą bibliotekę. Zresztą Francuzi też, ale, ale Francuzi mają przeważnie po francusko. a niestety z moją francuszczyzną jest kiepsko. Daj jest znacznie bardziej przydatny. Także tak. No, to, no niestety to się odbija. Kiedyś wydaje mi się, że byliśmy w stanie przynieść Polsce większy prestiż e, niż teraz. Za Michałowskiego Kazimierza, profesora. No tak, no, za niego, ale jeszcze bardziej za jego uczniów myślę. Że on zaczynał wszystko i wybierał te, te najważniejsze stanowiska, z których słynęliśmy potem przez długie lata, ale to jego uczniowie te stanowiska rozwijali, badali yy, i ciągnęli całe te projekty. Yy, teraz już się ich uczniowie yy, rozwijają i dalej ciągną. No niestety ciągniemy dalej te same stanowiska. Niektóre są absolutnie warte tego. Taka Aleksandria, Dongola na przykład. Stołeczne stanowiska, właśnie stanowiska na Cyprze, które kiedyś, w tej chwili, kopię. No centrum Archeologii dalej jeszcze pracuje w Neapafos. To są fantastyczne stanowiska, które warto cały czas kopać. Natomiast archeologia, wydawałoby się, że archeologia to takie starocie, więc ona tak kręci się w kółko i robi ciągle to samo. Nie, archeologia rozwija się bardzo dynamicznie, archeologia bardzo idzie do przodu, bardzo dużo nowych technologii do archeologii wchodzi, i właśnie na te nowe technologie, potrzeba pieniędzy. Jeżeli nie jest nas stać na nowe metody prospekcji, na nowe metody analizy, na laboratoria, próbki, na wykorzystanie całej tej ścisłej wiedzy, która wspiera archeologię albo współpracuje z archeologią i ona pozwala na wyciąganie tych najciekawszych wniosków właśnie, no to kto, kto stoi w miejscu, ten się cofa, także w archeologii. Czy możesz coś powiedzieć, czy miałeś styczność... Z chińskimi misjami archeologicznymi i czy działałem tak samo jak w Afryce bardziej południowej, wykupując po prostu no, ziemi? Osobiście nie miałem okazji się spotkać z misjami chińskimi, natomiast kilku moich znajomych było w Chinach, na chińskich misjach archeologicznych, ale u nich. No, tam przede wszystkim powala na, na kolana jakość znalezisk, które oni odkopują. Oni kopią stanowiska. Które, o których wiedzą, że jest warto. Zresztą teraz jest boom na chińską archeologię. Chińczycy w tej chwili postawili bardzo na archeologię, swoją, obcą. Ich misje się zaczynają pojawiać wszędzie już i oni się zaczynają coraz bardziej liczyć, ale na razie powiedzmy, że najsłynniejsze są jednak chińskie misje archeologiczne w Chinach. To jest oczywiste, to był trzeci największy krąg cywilizacyjny, cywilizacyjny tak naprawdę w historii. Śródziemno... no czwarty, Śródziemno Morze krąg indyjski, i, i irański do tego, i Chiny, i potem Ameryka Środkowa i, i południowa. E, oni działają wtedy w, teraz przede wszystkim tam. Natomiast tak wychodzą i oni znowu, tak jak Francuzi rozumieją, znaczenie badań naukowych jako tej forpoczty dyplomacji. E, I ja się spodziewam, że niedługo zaczniemy spotykać chińskich archeologów wszędzie. To, co robią e, u siebie, jest robione na wysokim poziomie. Ich stać. Oni mają wiedzę, oni badają dokładnie, precyzyjnie wszystko. Znaleziska są fantastyczne, do tego są budowane muzea. No Chiny się mogą poszczycić w tej chwili w fantastyczną archeologią. A co ciebie zafascynowało w archeologii? Jak to się stało, że się stałeś archeologiem? Ojej, w tej chwili to już kurczę, nie pamiętam. <śmiech> <śmiech> nie, prawdopodobnie hmm. właśnie od tego Howarda, od tych, tych opowiadań zaczęło Kana się. Na tak, za, zaczęło się zainteresowanie tymi dawnymi krajami, ty, 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 tymi krajami, dawną historią, ale tak naprawdę interesowałem się tym od dziecka. Odkąd pamiętam, od czwartej klasy, pierwszym podręcznikiem, który przeczytałem od dechy do dechy, był właśnie podręcznik do historii. Tam była starożytność wtedy. E... Przy, przyciągało mnie to jak magnes. Musiało coś, coś po prostu interesować dzieciaka. No a potem był Indiana Jones, oczywiście, ale Indiana Jones do, do mojej wioski, z której pochodzę, dotarł na tyle późno, że już byłem nastolatkiem wtedy. Czyli jakoś już. Czyli już ciągoty, to... nie Ciągoty do historii miałem. Na początku chciałem być geologiem, e, a właściwie paleontologiem. Bardzo długo trzymała mnie, trzymało mnie zainteresowanie dinozaurami. Dinozaur, oczywiście. O, tak, tak, o, tak, oczywiście. Ale potem zaczęło mnie bardziej, zaczęło mi bardziej to przechodzić i, i, i przyciągać. Zaczęła mnie historia ludzka Grecja, oczywiście, potem Bliski Wschód. No aż wreszcie do, doszło do czasu studiów, trzeba było coś wybrać. Zacząłem studiami na kierunku na bardziej blisko wschodnim, ale potem zafascynował mnie okres hellenistyczny. Przeczytałem taką książkę popularno naukową. A to już kończyłem studia, nie jeszcze, chyba w czasach studiów magisterskich takiego włoskiego badacza, matematyka i z klasycznego ruso Russo, o Russo chyba, o właśnie zapomnianej technologii i nauce helenistycznej. Na początku trochę mi się wydawało, że facet naciąga, ale potem okazało się, że faktycznie wszystkie te dane, które on podaje, są. Są prawdziwe. Czy opisywał silnik parowy? Tak, między innymi. Nie właśnie. pamiętam już, jak nazywał Buta się. Butla Herona, tak. Herona, Herona, Heron z Aleksandrii, to tak. był jeden z najsławniejszych konstruktorów i naukowców takich technicznych tamtych czasów, ale na przykład ch chirurg Herophilos, facet, który opisał konstrukcję oka i, i bodajże części mózgów w czasach starożytnych, właśnie działający też w Aleksandrii. E Filon z Bizancjum, nauczyciel Herona, człowiek, który budował machiny, w tym na przykład mechaniczne kusze maszynowe, odpowiednik dzisiejszego karabinu maszynowego w czasach hellenistycznych. I to działało? Tak. Nawet są zbudowane, na podstawie opisów, zbudowane są kopie tego działa. To te maszyny, które budowali, sposoby, w jakie, w jakie budowali, mało kto wie, że na przykład ich nauka, ich matematyka była inna od naszej. Była inna od naszej, dlatego że nie była algebraiczna, tylko była geometryczna. Można było równania obliczać, rysując układy geometryczne, które służyły do obliczania równań. Jak to? No to jest trudne do wytłumaczenia. Trochę na tej zasadzie, jak na przykład liczymy ilość jajek na, na opakowaniu. Czyli 3 razy 4 wychodzi 12. Trochę w ten sposób liczyli. Byli świetni w e, modelowaniu e, matematycznym różnych zjawisk, czy astronomicznych przede wszystkim. E, świetnie wyliczali pływalność obiektów, no właśnie prawo Archimedesa w ogóle działalność Archimedesa. E, w każdy, no teraz to już chyba każdy słyszał o aparacie z Antykityry, który był tak naprawdę mechanicznym komputerem. Do badań astronomicznych, astrologicznych. Nosiło się takie pudełeczko, ustawiało się gałkami, pokrętłami datę i można było prześledzić na przykład przewidywany układ ciał niebieskich w tym momencie, na przykład za 300 lat. Ale jak on wyświetlał ten układ? To, to był rodzaj małego planetarium na takim pudełeczku. Można, można było ustawiało się tymi kółkami datę i można było prześledzić układ ciał niebieskich w tym momencie. Albo w przeszłości, albo w przyszłości. Na dodatek można było prześledzić układ w tym momencie, jakie w danym momencie będzie zaćmienie Księżyca bodajże, jakiego koloru, z jakiego kierunku to, to zaćmienie na Księżyc wejdzie, no bo... To ale, tak ale to był system he heliocentryczny, czy...? To był system heliocentryczny bodajże. No Pierwszy system heliocentryczny teo w teorii został opracowany wtedy właśnie przez Arystarchas z Samos. On go tylko nie potrafił matematycznie do końca udowodnić. Natomiast ruch ciał niebieskich zgodził mu się dokładnie, obserwowany ruch zgodził mu się dopiero wtedy, kiedy przyjął, że cały, cały układ tych ciał, który obserwuje, jest heliocentryczny, a nie geocentryczny. A zegary też mieli mechaniczne? Wodne zegary. Wtedy funkcjonowały wodne zegary, były udoskonalane cały czas. Jest jeden w Fezie, ale on jest późniejszy. Te są egipskie. W sensie bliższy naszym tak, są egipskie, jeszcze faraońskie nawet, ale w okresie helenistycznym zwiększali ilość tych pośrednich naczyń, które niwelowały ten efekt ubywania wody, żeby zmniejszone ciśnienie w momencie, kiedy wody ubywało. Także to nauka wtedy stała bardzo wysoko. Istniały dość powszechnie automaty, które na przykład nie wiem, wydawały mydło w świątyniach, polewały określoną ilością wody za określone pieniądze. Mnie nie robisz. Nie, skądże znowu. No To jest już w tej chwili to przesiąka do, do filmów popularnych, naukowych nawet ta wiedza. Wyskocz, wychodziła taka rączka, podawała ci półmeksik, potem kawałek mydła. Mechaniczna rączka. Pół, mechaniczna rączka po wrzuceniu monety, tak, a na dole skraniku leciała ci woda, którą mogłeś użyć do, 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 do określona ilość wody. Były automaty, które nalewały za, za, za monetą określoną ilość wina do kucharka. Także to dość powszechnie to się zdarzało. To, to... Jeszcze lepsze rzeczy są opisywane, ale to już. Archeo no to... Blade Runner. Tak, to, to taki steampunk starożytny troszeczkę. Są opisywane, no już to mniej więcej wiadomo, w jaki sposób funkcjonowały, że po rozpaleniu ognia na ołtarzu albo przed świątynią na jakimś trójnogu otwierały się drzwi do świątyni same. Bez, bez, ingerencji człowieka. To parowy system otwierał, otwierał wodę, otwierał te drzwi. Niesamowite. To znowu, e Nawiązanie do gier komputerowych. Te wszystkie mechanizmy, które tam istnieją, zapadki, jakieś podnośnie, jakieś zagadki związane właśnie z takimi prostymi zasadami fizyki, to wszystko rzeczywiście, nie wiem czy twórcy prawdopodobnie sobie wymyślali, że tak mogło być, ale to rzeczywiście jest. Wiele z tych rzeczy działało, tak. Co nie znaczy, że na przykład istnieją, no nie wiem, pułapki, które do dzisiaj działają mechaniczne pułapki w grobowcach. No nie, to aż tak dobrze nie jest, ale. Istniały takie urządzenia w tamtych czasach były powszechnie wykorzystywane. To nie była żadna czarna magia i nikt jak zobaczył coś takiego, no, nie uciekał w popłochu i, i nie uważał, że nie wiem, zaraz stąpią bogowie i, i zrobią im tam krzywdę. Są opisywane podczas parady Ptolemeu, za Ptolemeusza II, podczas parady posągi, e, które wstawały i same wylewały ofiary e, w trakcie tej parady, pchane na wozach na takich platformach. Te posągi wstawały i z czary wylewały ofiary, że coś takiego jest opisywane. Yy, także. Automatony takie. Takie automaty, tak. Dość proste. One są później konstruowane właściwie aż do XIX wieku w podobny sposób. Yy, Arabowie bardzo rozwinęli tą automatykę grecką. Oni jej nigdy nie yy, zaprzestali. I te wszystkie arabskie yy, traktaty potem tłumaczy, są przetłumaczeniem traktatów greckich yy, i, i ara, a, arabscy naukowcy, konstruktorzy rozwijają to dalej. Czyli mit o Galatei i Pigmalionie albo nawet kolejny mit o Talosie, nie są. No to prawdopodobnie jest taką, takim odbiciem właśnie tej nauki okresu helenistycznego i rzymskiego. Też helenistycznych władców i, i konstruktorów fascynowały możliwości ich techniki i bardzo czynnie rozwijali ich, to ich to bardzo ciekawiło i finansowali w dużych, dużymi pieniędzmi właśnie takie rzeczy. Dla Rzymian jednak liczyła się albo wojna, albo zysk. I już taka, taka teoretyczna kombinacja dziwna nauka już, już zaczęła jednak podupadać. Ten, te najdziwniejsze rzeczy, największe odkrycia, to są jednak początki okresu helenistycznego, y, gdzie wszystko funkcjonowało znakomicie, ogromne pieniądze były na wszystko. No bo to, to, to jest pozostałość. Po pierwsze pozostałość y, środków, które zdobył Aleksander na Persach. Po drugie y, rozwinięcie gospodarki. Tych, tych prowincji yy, podbitych przez Aleksandra i, przez je, i gospodarowanych przez jego generałów, rozwinięcie przez nowe sposoby gospodarowania. No, inwestycje Ptolemeuszy I właśnie w fajum, w rozbudowę rolnictwa, to kiedy zaczęło przynosić zyski, przynosiło też ogromne pieniądze, rozwinięcie kopalnictwa z powrotem, yy, jeszcze większe niż za w, w okresie faraońskim, to przynosiło im po prostu ogromną kasę, którą oni z radością wydawali na wszystkie badania, które ich interesowały. A to byli ludzie ogromnie świadli, często bardzo wykształceni. Ich się kojarzy jako przybocznych Aleksandra, zgraje żołnierzy, która z Aleksandrem przemierzała świat, bijąc kogo popadnie. Natomiast trzeba pamiętać, że oni przeszli bardzo porządną szkołę u Arystotelesa, razem z nim. To nie tylko Aleksander chodził tam do, do, do Arystotelesa na wykłady, tylko wszyscy ci jego przyboczni. Duża część tych, tych późniejszych królów, na przykład Tolemęż. To byli wychowankowie Arystotelesa. Dlaczego jednak w tym miejscu na świecie? Dlaczego akurat to nie tylko chyba dobrobyt, musi też być coś w mentalności Greków, Egipcjan. Znaczy Grecy, są, Grecy są być może, że zostali zmuszeni do kombinacji i do myślenia na, nad tym, co robią, przez to, że Grecja jest krajem no, dość ubogim. A jest trochę kopalin, bo, bo, bo przecież i srebro mieli i trochę metali i, i Macedonia, właściwie to Tracja była dość bogatą krainą, natomiast sam cała reszta Grecji jest skalista, dość sucha. Poza Beocją trudno tam rozwinąć jakąś większą działalność rolniczą, stąd ich zamiłowanie do podróży, do morza, do nawigacji, zakładanie kolonii w różnych miejscach świata, więc zamiłowanie do wiedzy geograficznej, no, trzeba było jakoś pływać z tej kolonii do, z każdej kolonii do kolonii, poszukiwać nowych obszarów, zamiłowanie do handlu. E, właściwie warunki, w których postawała ich kultura, wymuszały taką reakcję. A jak to się nałożyło z możliwościami Egiptu, który był w tamtych czasach jednak no, spichlerzem śródziemnomorza, bardzo bogatym krajem, z ogromnymi możliwościami rolniczymi, fantastycznym klimatem jeszcze, Wydaje się, że mogło nie być tak sucho w Egipcie hellenistycznym jak dzisiaj, więc póki to się wszystko kręciło, no to warunki były fantastyczne. Oni Rozwinęli możliwości Egiptu, Egiptu rolnicze do niemożliwych rozmiarów, do tego stopnia, że polityka Ptolemeuszy, sojuszy wspierana była właśnie handlem i podarunkami w zbo zbożu dla tych wszystkich, so wsparciem dla sojuszników, którzy no, nie wiem, zamieszkiwali na przykład Wyspy Egejskie wsparciem w zbożu. Dla, to, to, była, to było dla nich ogromno, ogromnie ważne. A, natomiast Ptolemeuszy, którzy mieli nadmiar, pro, nadprodukcję zboża, stać było na uprawianie takiej zbożowej polityki. E, a poza tym Egipt od faraonieckich czasów już wiadomo było, leży pomiędzy dwoma morzami. Na tyle blisko, że można było możliwości handlu i przemierzania tych, tych mórz wykorzystywać. Śródziemne może to to oczywiste, ale może czerwone prowadziło ich do, do bogactw właśnie Arabii Południowej, do Gadzideł, do, do kopalin tam, do bogactw Afryki Wschodniej, do, do krajów, gdzie można było sprowadzać, skąd można było sprowadzać egzotyczne gatunki drewna, gdzie było dużo złota, skąd można było sprowadzać zwierzęta, także. No i potem dalej na, na szlaki handlowe do, do dalszych krajów. Czy czas prosperity, w którym teraz żyjemy, jest analogiczny do czasów Imperium Rzymskiego z tym, że zamienilibyśmy Stany Zjednoczone tak. miejscami z Imperium Rzymskim, tak, a chyba... my byśmy stwierdzili, że Europa jest po prostu Grecją? Troszeczkę, tak, coś w tym jest, tylko no jeżeli się przyjrzeć temu układowi, to chyba jesteśmy raczej późnym Rzymem niż, niż wczesnym. To się, już, już się zaczyna coś psuć, tak jak w tym okresie późno rzymskim. Natomiast tak, to jest, to jest fajna analogia i, i myślę, że to w tym jest dużo prawdy. I z, warto byłoby właśnie przyjrzeć się temu, co się działo w tym okresie w starożytności i, i przez to analizować to, co się może dziać teraz. Wędrówki ludów na przykład, i zapominanie, jak na funkcjonują akwedukty. No nie, wydaje mi się, że problemy klimatyczne spowodują rzeczywiście wojny i wędrówki ludów. Tak jak, tak jak to się stało wtedy. My dokładnie nie wiemy, co spowodowało wędrówki ludów, dlatego w ogóle wszystkie wędrówki ludów, na przykład napływ w II wieku przed naszą erą, napływ plemion sakijskich takich dość agresywnych plemion nomadycznych w Azji Środkowej, które zniszczyły jedno z ważniejszych wschodnich królestw helenistycznych, założonych przez, po, po, po kampanii Aleksandra. Nie wiemy, dlaczego oni przybyli na te tereny do Azji. Jednym z powodów było przegranie wojny z ich wrogami, odwiecznymi wrogami na terenach gdzieś dzisiejszej Mongolii. Natomiast co spowodowało, że tamci uderzyli na nich? Coś spowodowało, co wywołało tę wojnę? Coraz częściej bierze się pod uwagę, że jakieś, jakieś zmiany klimatu właśnie zmusiły tych koczowników do walki o te tereny, które się nadawały do, no do, do, do wypasania ich stad. Te tereny, które umożliwiały handel właśnie z Chińczykami w tym momencie. I silniejszy wyparł słabszego, a ci słabsi ruszyli przez. Pół Azji i pojawili się potem na obrzeżach państw helenistycznych. Zastanawiam się tylko, czy w dzisiejszych czasach, kiedy kapitał nie jest tak ulokowany geograficznie, on jest zglobalizowany też, mamy potężnych miliarderów, którzy mają pieniądze po prostu, żeby się dostosowywać do zmiennych uwarunkowań. Czy nawet jeżeli dojdzie do takiej wędrówki ludów, innych kataklizmów, to czy znowu ta klasa średnia, niższa, lub nawet klasa finansowo wyższa, ale nie ta super wysoka, czy to właśnie ci wszyscy, którzy są poniżej tych, tych władców, tak? W świecie liberalnym, liberalnego rynku. Czy to nie oni właśnie zapłacą cenę, a jednak niewiele się zmieni, e, jeśli chodzi o struktury rządzące światem. Nie... I nie mówię tutaj o spiskowej teorii e, e, grupy 300, tak, e, którzy mają e statek kosmiczny i uciekną wiadomo w ramach. W razie jakiegoś katastrofy. Jakiejś katastrofy. No nie, można powiedzieć, że trochę tak wzorem właśnie Rzymu. E, Chyba zapłacą jednak wszyscy, no to, to raczej najbardziej ucierpią te doły, bo to na nich się skupia cały nacisk najczęściej. Po upadku Rzymu jednak zawaliło się wszystko, a klasy rządzące przed tym, tym wydarzeniem to nie są już te same, są w części, ale to nie są te same klasy, które rządzą już w okresie wędrówek ludów. Ale nie miały chyba też technologii manipulacji tak rozwiniętych, ponieważ nie było internetu, też no nie tak, było oczywiście. No, to, ale, wojen ale miały... Ale powiedzmy, że mentalność ludzka, sposób pojmowania, sposób przyjmowania, zdobywania, przekazywania informacji był adekwatny do, te, do tych możliwości technicznych, które oni mieli. Czyli dzisiaj rozumiemy to inaczej, poszukujemy tych informacji inaczej, na przykład w internecie, kiedyś wypytywało wszystkich sąsiadów, a oni swoich Była wypytywały się kupców. Tak, oni przenosili znakomicie informacje na bardzo duże odległości, i dość szybko. Także. Po prostu zmieniły się sposoby zdobywania informacji, ale wpływ informacji na człowieka podejrzewam, że się nie zmieni. Boimy się tak samo od czegoś, co wisi w powietrzu i o tym mówią, że się coś stanie. Albo ktoś zapowiada, że będzie katastrofa, bo cztery góry dalej coś się już dzieje. Także no, myślę, że ludzie reagują bardzo podobnie na takie rzeczy. Czy, czy wtedy byli, byli odpowiednicy dzisiejszych miliarderów? Byli. Byli tacy, którzy mieli interesy ulokowane w bardzo wielu krajach naraz. Mieli ogromne pieniądze czerpane z handlu od Indii, albo czasem i dalej, aż do Rzymu. No i kiedy, przyszło, kiedy przyszły problemy, to, to po prostu cały ten interes się posypał razem z ich pieniędzmi. Widać to już, już wcześniej w sprawach podatkowych. Widać, że ten handel, kiedy władza zaczyna dostrzegać Jakie zyski przynosi ten handel? Zaczynają się cła, to się wszystko dopasowuje. No dosłownie dzieje się podobnie jak u nas. Jeżeli pojawia się jakaś dziedzina, która przynosi kolosalne zyski na początku, kto w nią wszedł, ten robi miliony w ciągu jednego, dwóch dni. Potem władza zaczyna próbować to opodatkować, opanować. Ten sposób zdobywania pieniędzy, ten rodzaj gałąź biznesu staje się czymś normalnym. Zaczyna przynosić przez to opodatkowanie. I, I opanowanie przez większą ilość, czyli zaczyna przynosić mniejsze pieniądze, próbuje się ją ulepszyć albo, albo zwiększyć jednorazowy rodzaj działalności, nie wiem, powiększyć rodzaj statków w tamtych czasach, e, powiększyć statek, żeby przynosił, przewoził większą ilość za jednym zamachem. No ale to i straty są w tym momencie większe, jak taki statek pójdzie na dno. E, trochę podobne procesy obserwuje się jak dzisiaj. To jeżeli... Dzisiaj handel internetowy cyfrowa działalność kiedyś dalekie wyprawy sprowadzenie nowego towaru nie wiem pojawienie się jedwabiu i płacenie chorych pieniędzy za, za jedną sztukę jedwabiu umożliwiało zrobienie tak jak dzisiaj na, na, nie wiem, na nowym programie nowej apce ogromnych interesów w jednym momencie czyli mechanizmy są mechanizmy podobne. są te same jak ktoś technologie tak. się technologie zmieniają. się zmieniają i podejście, a podejście ludzi do tych technologii znowu jest jest mniej więcej podobne że Jak coś ufne. nas zafascynuje, to zapłacimy każde pieniądze, żeby to mieć. Jak sąsiad to ma i, się, i paraduje nam w szacie z materiału... Nie możemy którego, być gorsi. Nie, nie, nie możemy być gorsi. Trzeba, żeby utrzymać swój prestiż zawodowy, no trzeba mieć ten telefon dzisiaj najwyższej klasy, a kiedyś trzeba było mieć kawał jedwabiu. I wierzymy, że te technologie są wieczne i zawsze będą. Tak jest. A nie będzie ich zawsze. Raczej nie. A jeżeli jest e, już ta analogia Stany i Rzym, to kto będzie w Bizancji? Gdzieś tam coś zostanie. Kto wie? Może jakaś część. Może wschód Stanów. Jeżeli, jeżeli analogia będzie w ten sposób, że, że, że imperium się rozpadnie. Ale imperium może się przekształcić w, w inny sposób. Jak, może, może w Europie coś wyrośnie. Kto wie? No, ja myślę, że. No nie, nie, nie w politykę. <grytanie> <grytanie> Czy poleciłbyś nastolatkom? archeologiem, żeby poszli na archeologię? Powiem tak, jeżeli ktoś jest w stanie przyjąć trudy tego zawodu, to jest to jeden z najwspanialszych zawodów, jaki sobie można wyobrazić. Jakie są trudy i jakie są zalety? Eee, trudy fizyczne często. Wszystkie te badania, które prowadzone są w miejscach, które, no łagodnie mówiąc, nie są naj, 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 najprostszymi do przeżycia. Trudy finansowe. Większa część aktywności naszej to wcale nie są badania naukowe, tylko próby utrzymania siebie i zdobycia pieniędzy na badania. Ale jeżeli się to wszystko uda, jeżeli uda się dobrnąć do tego etapu, kiedy zaczyna się prowadzić badania, jeżeli uda się dobrnąć do tego etapu, że wchodzi się do odkrytego przez siebie grobowca i widzi się przed sobą na piasku ślady stóp kogoś, kto był w nim 3000 lat wcześniej, nawet niezdmuchnięte. No to jest fantastyczny moment. To polecam każdemu. Żaden turysta, nawet gdyby pojechał do tego regionu, nigdy nie doświadczy czegoś takiego. Że wchodzi się do, do jakiegoś miejsca, gdzie leżą czasami skarby e, pierwszy raz od dwóch, trzech, czterech tysięcy lat. Coś niesamowitego. Także tak, jeżeli, jeżeli ktoś da radę, to, to jasne. Polecasz też e, konana barbarzyńca? Oczywiście, zawsze. To w takim razie wracam do domu i zamawiam i będę, i będę czytał. E, czy chcesz, żeby cię ktoś z naszych słuchaczy odnalazł? Jeśli tak, to powiedz, jak cię odnaleźć? Można mnie najpr najprędzej odnaleźć przez Instytut. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, pan dr Marek Woźniak, Zakład Kultur Afryki. To już, już wystarczy. Prze, przez stronę internetową można mnie znaleźć bez żadnego problemu. Jestem tam na liście pracowników instytutu, także zapraszam. Następna destynacja. E, no, pracuję w tej chwili na tym i nie chcę zapeszyć. Ale Berenikę oczywiście już zimą. Berenikę znowu. Mam nadzieję, że wszystko z papierami pójdzie tak, jak zawsze idzie. I, i właśnie będziemy badać ten tunel, który wychodzi z łaźni helenistycznych, które odkryliśmy. Najdalej na południe wysunięte znane greckie łaźnie. I mamy podziemny tunel, który prowadzi gdzieś. Nie wiadomo do czego dokładnie. Być może do drugiej części łaźni, być może do miasta. Zobaczymy. Ale w tunelu jest światło. Na razie nie ma, ale, ale jak odgrzebiemy otwór w suficie, to mam nadzieję, że będzie. Super. Do zobaczyska w takim razie. Dzięki. Marku. Dziękuję bardzo.